Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Dziś kolejne spotkanie z bardzo sympatycznym, ciekawym człowiekiem, wokalistą, gitarzystą, basistą, kompozytorem, producentem nagrań. Nie wszyscy wiedzą również, że z przepięknym wiolonczelistą. Bartek Królik jest dzisiaj z nami. Cześć, kolego. Cześć. Przede wszystkim to pan od muzyki, więc pomyślałem sobie, że skoro jesteś panem od muzyki, to porozmawiamy o muzyce. Super. Idealny moment. No muzyka to jest dla ciebie życie? Rzeczywiście, no jest to moje życie, jest to większa część mojego życia, jakby się tak zastanowić. Muzyka ukształtowała mnie w dużym stopniu, jakby za jej sprawą odwiedziłem miejsca, o których nawet mi się nie śniło, że mógłbym w nich być. Poznałem ludzi przede wszystkim, najważniejszych w swoim życiu. W tym moją żonę. Także jest to rzeczywiście taka dziedzina, która dzisiaj nawet dominuje w moim domu i którą zarażam moje dzieci. Czy dzielisz muzykę na dobrą i złą, czy w złej próbujesz się doszukać też dobra? Staram się po prostu wychwytywać tylko to, co jest rzeczywiście ciekawe w muzyce, to, co mnie interesuje i to, co moim zdaniem jest wartościowe w muzyce. I w ten sposób automatycznie to, co jest po prostu złe, odchodzi sobie w niepamięć, że tak powiem. Ale jak odróżnić muzykę dobrą od muzyki złej na przykład? Moim zdaniem muzyka dobra to jest ta, w której jest jakaś umiejętność, są jakieś umiejętności przede wszystkim, jest jakaś treść na przykład. I jest coś, co porusza drugiego człowieka. Bardzo często jest tak, że muzyka, która mi się niekoniecznie podoba, ona jest jednak dobra, ponieważ oddziałuje, prawda? Więc muzyka oddziałująca po prostu na ludzi. Myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby umieć odróżnić muzykę działającą albo dobrą od złej, bo dzięki temu możemy lepiej ją sobie dopasować do swoich potrzeb, do własnych potrzeb. To tak jak z jedzeniem na przykład. Dobrze jest wiedzieć, jakby znać po prostu ten składniki potraw, pełen wachlarz po prostu, bo dzięki temu będziemy zdrowsi po prostu, będziemy się lepiej czuć. I jako pan od muzyki właśnie marzyłbym, żeby młodzi ludzie i w ogóle ludzie generalnie byli uczeni tego w szkołach na przykład, nie? Żeby ta muzyka nie była traktowana po macoszemu, tak jak to ma miejsce w sumie. Żeby mogli właśnie dzięki tej muzyce stawać się lepszymi ludźmi po prostu, nie? Na pewno szkoła uwydatnia wyczulenie na muzykę, to prawda, i robi z nas jeszcze bardziej wrażliwych ludzi niż byliśmy przed. Ze szkołą masz dużo wspólnego, muzyczną, ja też, ale moja szkoła muzyczna trochę położyła mi klapki na rozrywkę, gdzie jak kończąc szkołę muzyczną, poczułem się wolny, że wreszcie będę mógł odnaleźć się w rozrywce. Ty miałeś podobne doświadczenia, czy nie? Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego, było coś takiego, że ta rozrywka była traktowana jako banicja, rodzaj banicji. Aczkolwiek w mojej szkole drugiego stopnia w Olsztynie, którą skończyłem, były tradycje jazzowe. I właściwie co pokolenie, każde pokolenie miało reprezentantów jakby jazzowych, którzy tam eksperymentowali, których zresztą kariery później właśnie się potoczyły w tym kierunku. I ja akurat załapałem się właśnie na jedno z tych pokoleń i na tą grupkę, która jakby pielęgnowała ten jazz i po prostu grała, uciekała troszeczkę od klasyki. No jednak nie ma co oszukiwać, szkoła klasyczna ma konkretny fokus na konkretną formę wyrazu, na to, żeby jakby wpoić ludziom konkretne umiejętności w określonym stylu, w stylistyce, przy określonych regułach też, które ma ta muzyka. Ale z drugiej strony bardzo kształtuje właśnie muzykalność, jakby daje tą podstawową wiedzę, ten język muzyczny, dzięki któremu można właśnie później się ukierunkować o wiele łatwiej. Chociaż muszę powiedzieć, że na pewnym etapie musiałem zapomnieć o szkole
i o nabytych właśnie różnych schematach i myśleniowych, żeby właśnie otworzyć głowę i żeby zacząć robić coś zupełnie innego, żeby podejść do dźwięku inaczej. Tak jak z Milesem Davisem, no musiał najpierw nauczyć się po prostu techniki, super być no, ogranym w standardach, żeby na końcu tego wszystkiego zagrać dwa dźwięki, które wszystkich powaliły. Nie? Ciekaw jestem, jak to właśnie było w twoim przypadku, bo ja pamiętam, że jak kończyłem egzamin z harmonii, to wiedziałem, że nie może być to kwart i kwint równoległych, ale potem jak się okazało, cała muzyka rozrywkowa, gitarowa opiera się na kwartach i kwintach równoległych. I jak przyszedłem na próbę i mówiłem moim kumplom, że tak nie może być, tak nie może być, to kolega mi powiedział: Kasprol, puknij się w łeb i posłuchaj Hendrixa. I ty potem z tej szkoły muzycznej, która też harmonicznie się kształtowała, wszedłeś w jazz. I nagle się okazuje, że ten jazz wywalił ci wszystko do góry nogami. Tak, zupełnie inaczej. Nie miałeś takiego, po co mi ta szkoła była do cholery? Nie, zupełnie nie. Szczerze mówiąc, dlatego, że dzięki niej wszystko, co było później, mogło się wydarzyć. Nie? Jakby szkoła muzyczna jest też tyglem, w którym spotykają się bardzo różne spojrzenia na muzykę, bo jednak każdy człowiek ma inną historię, troszkę... Zresztą no sam fakt, że każdy gra na innym instrumencie powoduje, że jesteś zaciekawiony tym, co twój kolega robi, więc jakby możesz obserwować tę muzykę zupełnie z różnych źródeł i z różnych perspektyw. No, rzeczywiście no jazz jest zupełnie innym podejściem i jest już, jest to muzyka warsztatowa. Jest to muzyka, dzięki której możesz uwolnić kreatywność. I bardzo mnie w tym kierunku ciągnęło, dlatego że ja nie czułem swojego miejsca w klasyce, że to nie jest moje miejsce. Z różnych względów. Przede wszystkim charakterologicznych, ale też, jak to powiedzieć, fizjologicznych, fizjonomicznych, tak? Może tak być. Okej. Po prostu granie na wiolonczeli było dla mnie trudne fizycznie, po prostu męczyłem się bardzo, nie? Grając na wiolonczeli. Byłem szczupłym chłopaczkiem i ten jazz po prostu i gitara basowa, która się okazała w konsekwencji moim takim docelowym instrumentem, no pozwolił mi właśnie obudzić kreatywność i dojść do miejsca, gdzie dzisiaj jestem, czyli przerobić ten świat właśnie różnych podejść do muzyki, przerobić świat jazzu, harmonii, rytmiki przede wszystkim, artykulacji w ogóle zupełnie innej, po to, żeby ostatecznie móc komponować utwory, zająć się strukturą. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie, czy ten jazz, który wywrócił do góry nogami klasykę, czy mi przeszkadzał? No więc nie, dlatego że ja zauważam, że w tym procesie, w którym jestem cały czas, jest miejsce na te wszystkie etapy. Pierwszym etapem była klasyka, ona dała mi te podstawy. Drugim etapem był jazz, który z kolei jakby w pewnym sensie zaprzeczył tej klasyce. Po to właśnie, żeby móc robić to, co robię dzisiaj, czyli zajmować się strukturami utworów, kompozycją i jakby, żeby w pełni wykorzystać całą tę wiedzę właśnie zdobytą na, jakby w tych poprzednich etapach. Jasne. Nie? Nim dojdziemy do tego, jakim jesteś producentem i jak słuchasz muzyki jako producent, chciałem się dowiedzieć, jaki byłeś jako młody Bartek. Czego słuchałeś albo jaka muzyka... Czego się doszukiwałeś w muzyce? Bo mówisz, że wiolonczela trochę nie, ale ty jesteś melodykiem, więc ta wiolonczela mimo wszystko kantylena ci cały czas gdzieś tam z tyłu głowy błyszczała. Bas to chyba później, prawda? Chociaż na basie też piękne kantyleny można zagrać. No melodia była dla ciebie ważna, czy właśnie harmonia była dla ciebie ważna? A być może rytm? Zdecydowanie rytm i melodia. Rytm i melodia. I myślę, że połączenie właśnie tych dwóch to jest basówka. Ponieważ na niej gramy i rytm, i stanowimy jakby podporę sekcyjną zespołu, dajemy podstawę, a z drugiej strony jest to instrument melodyczny. No i ten element harmonii zawsze warto umieć, oczywiście, żeby się poruszać po prostu w tym środowisku. Natomiast jakiej muzyki słuchałem? Więc nasiąkłem muzyką ludzi czarnoskórych jednak. Choć wcześniej rodzice puszczali mi krakowskie zespoły, grupę Pod Budą na przykład. No, słuchało się też Zauchy na przykład, albo,
albo twórców nawet rosyjskich, jak była to Kudżawa albo Włodzimierz Wysocki, czyli takich bardów właściwie gitarowych. To mówię o takich naprawdę wczesnych latach. A później oczywiście wszystko, co do nas docierało za czasów komuny, czyli Michael Jackson, George Michael, Tina Turner, wszystko tak naprawdę, czego mogliśmy słuchać w każdym z ogródków naszych sąsiadów i właściwie wszystkiego tego, co docierało do nas przez tą żelazną kurtynę. Ale to, co najbardziej mnie kręciło, to ten rytm właśnie i melodia. Pamiętam taki szczególny moment, kiedy zacząłem odczuwać muzykę fizycznie na sobie, kiedy zobaczyłem, że ona po prostu fizycznie oddziałuje pasmowo. I to był chyba przełomowy moment, bo po prostu potrafiłem wprowadzić się w trans, kręcąc się wokół własnej osi albo tańcząc po prostu w domu i zatracić się w piosence. Nie? I ta rytmika w połączeniu z melodią właśnie jakby prowadziły mnie, nie? Przez taką opowieść, powiedzmy. Nie? Doskonale wiem, o czym mówisz, bo ja też będąc młodym słuchałem różnej muzyki. Ale pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem Cool and the Gang czy Earth, Wind and Fire. Tego nie da się opisać, ale nagle poczułem, jakbym był 20 centymetrów nad ziemią. Co było w takiej, a inaczej, co jest w takiej muzyce, nazwijmy to czarnej, że ten rytm niby jest taki sam, ale jednak nie jest taki sam. No, to jest właśnie, to są te wyrafinowane timingi, które ta muzyka ma w sobie. Czy do takiego czegoś da się dorosnąć, czy po prostu to trzeba czuć? No, trzeba to poczuć, ale oczywiście są ludzie, którzy tego uczą i można się tego nauczyć rzeczywiście, tylko trzeba mieć jakby elementarną tą umiejętność, poczucie rytmu po prostu w ten sposób. Nad poczuciem rytmu można pracować przecież, bo zajęcia rytmiki temu służą właśnie, nie? Żeby móc ciałem zrozumieć właśnie ten rytm i poczuć właśnie to ciążenie, nie? Tę powtarzalność. No, muzyka czarnoskórych ludzi ma to do siebie, że ona bazuje na tych pierwotnych rytmach, które są takie transowe. I przypominają nam troszkę ten stan, który mamy, kiedy zasypiamy w kołysce. Jest coś w tym. Z drugiej strony ta dynamika i rytmika powoduje, że taneczność ma, że ta muzyka niesie ze sobą ten pierwiastek taneczności. Więc no, to jest muzyka, która daje tą podstawę taką, która nami porusza po prostu. Nie? Natomiast ja przynajmniej tak to widzę, że ta muzyka białych ludzi z kolei daje ten pierwiastek treściowy, tekstowy, intelektualny. Nie? Zresztą historia jazzu mówi w sumie o tym, że jazz połączyły się dwa światy i osiągnął swój właściwie ideał. To tak jak Yin z Yang po prostu. Nie? Yin z Yang, jak Iwan z Delfinem albo jak Pixie Dixie. Myślę sobie, jak ty się odnajdujesz w tym, co się dzieje dookoła ciebie. Mówię tutaj o Polsce i Europie, bo też jest takie powiedzenie, że Amerykanie wymyślili jazz, ale Polacy disco polo. I z Sistarsami chyba nawet śpiewaliście, żeby klaskać na dwa. Nie do końca ludzie to zrozumieli, bo jak oglądamy Opola czy coś tam, to bardzo dobrze się bawią klaszcząc na 1 i 3. No tak. Więc jak to jest? To cały czas masz wrażenie, że walisz głową w mur? W pewnym sensie tak, rzeczywiście tak jest, że mówiąc szczerze, z jednej strony mamy wspaniałą publiczność i podkreślamy to wszyscy artyści, nie? Ale z drugiej strony wiemy, że na tym naszym małym rynku i jakby jak spojrzymy szerzej w ogóle na nasz naród, na 40 milionów ludzi, to nasza edukacja muzyczna jest na niskim poziomie. Tak naprawdę wszyscy pamiętamy to i to cały czas o tym słychać, że ta edukacja zakończyła się w szkole podstawowej na etapie grania na flecie prostym, który nikt nie chciał dmuchać, bo po prostu te flety były po prostu w opłakanym stanie. Nie? A z kolei ta wiedza teoretyczna na temat muzyki to jakieś daty po prostu archaiczne kompozytorów, których dzisiaj nikt nie chce już praktycznie słuchać. Myślę sobie, że przydałaby się, jak to się mówi, reorganizacja albo reforma. Więc przydałaby się reforma po prostu edukacyjna, która polegałaby na tym, żeby właśnie serwować uczniom te różne dania w postaci różnych stylistyk muzycznych
nauczyć ich po prostu rozpoznawać i nauczyć ich rozumieć, co jest jakby najatrakcyjniejszego, co jest kwintesencją danego stylu, co jest fajnego. Tylko tutaj też ogóle, wchodzimy już w kwestię gustu, nie? No tak. Jak najbardziej. Na całe szczęście tutaj też miałeś romans z Akademią Katowicką, nie? Jazzową, tak. Więc tutaj już jak dostałeś dania na tacy podane, to wiedziałeś, że to jest dobre, tak? No to jest specjalizacja. Akademia Muzyczna w Katowicach to jest już stricte specjalizacja, która polega na tym, że dążymy do bycia najlepszym możliwie instrumentalistą w obrębie swojego instrumentu. I też wcale nie na zajęciach historii muzyki, okej, uczymy historii jazzu i trochę rozrywki, ale jednak no, nie jest to chyba podane w taki sposób, w jaki ja myślę, że mogłoby być. Zresztą to już jest bardziej wyspecjalizowana też wąska działka. Natomiast jeżeli mówimy o tym nauczaniu początkowym, w szkołach podstawowych, które tak naprawdę rzutują później na nasze życie, to naprawdę, tam powinniśmy mieć naprawdę w sposób taki kwiecisty i fajny podane te lekcje muzyki, które pozwoliłyby nam zrozumieć po prostu istotę, nie? Istotę stylistyki. Obaj mamy dzieci, więc jak twoje dzieci śpiewają Baby Shark, to wydaje pozwala ci się, że to jest okej, czy nie? Tak, no bo na tym etapie to oczywiście spełnia tam ich oczekiwania. Natomiast no, u mnie w domu słuchamy bardzo różnych stylistyk od razu i ja staram się właśnie opisywać dzieciom, dlaczego ktoś krzyczy w nagraniu, albo dlaczego ktoś pięknie śpiewa, dlaczego ktoś ma taki głos, albo inny. Jakby pokazuje, zwracam uwagę na różne formy wyrazu na przykład, albo na treści, nie? Żeby dzieci po prostu wiedziały, jakie to jest, czym to jest w istocie. Nie? Ciebie ktoś tego uczył, czy nie, lata doświadczenia spowodowały, że teraz już chyba wiesz, co przekazać młodym? To jest to właśnie, że lata doświadczeń i obserwacji po prostu. Nie? I lata prób nazywania tego, co się widzi, albo tego, co się słyszy. Nie? Bo jednak za naszych czasów nie było internetu i tę wiedzę często, wielokrotnie musieliśmy zdobywać sami po prostu. Nie? Ja na przykład ze słuchu ściągałem nagrania, więc musiałem zarówno wysłyszeć, co tam jest grane, potem jakby zrozumieć, czym to jest, nauczyć się nazywać tego, jeżeli nie profesjonalną nomenklaturą, to samemu właściwie wymyśleć sobie na to jakąś swój język. No więc przerobiłem w ten sposób naprawdę spory kawałek muzyki i dzięki temu myślę, no, odnalazłem się w późniejszym czasie w wielu różnych składach, w różnych zespołach i nie miałem po prostu problemów z tym, żeby się dobrze wpasować na przykład gdzieś. To prawda, to bez wątpienia. Myślę sobie też o R&B, którego jesteś też przedstawicielem i o tym pulsie, o którym rozmawialiśmy. Czy to nie jest trochę tak, że no, nam się to podoba i branża to docenia, ludzie nie wszyscy to łapią, bo biorąc pod uwagę Sistarsów, czy twoją płytę, czy Policjantów, czy Łubi Dubi, no to wszyscy wiedzą, jak jest poprzeczka wysoko zawieszona, ale dla przeciętnego odbiorcy to może nie mieć znaczenia. Czy robisz w takim razie muzykę dla siebie, żeby dobrze się przy niej bawić, czy też kalkulujesz robiąc muzykę, żeby jednak ten słuchacz stupnął razem z tobą nogą? Oczywiście, że zdarzają się takie utwory i takie momenty, kiedy muszę brać pod uwagę również to, żeby ten utwór docierał do szerszej grupy słuchaczy. Zresztą wszystko zależy od produkcji, od tego, jaki jest cel danego nagrania. Musiałem się rzeczywiście nauczyć tak produkować muzykę, tak kierować, żeby dany utwór spełnił swoją funkcję. Nie? Więc na przykład robiłem muzykę do reklamy, która rządzi się określonymi prawami, która musi mieć w sobie określone składniki. I tak samo z po prostu piosenkami swoimi. Całą tą nabytą wiedzę staram się gdzieś tam przemycać i jakby po to, żeby pomagała mi osiągać moje cele. Aczkolwiek no, staram się być wierny sobie jednak i rzeczywiście grając tego rytm and bluesa wiem o tym, że jestem skazany troszeczkę na niszę w pewnym sensie. Aczkolwiek no, sukces Sistars jakkolwiek no, nie był największy w Polsce, w historii polskiej muzyki, to jednak udowodnił, że można z muzyką niszową i muzyką ciekawą, inną po prostu, pojechać
wszędzie, do każdej wsi właściwie i zrobić tam niezłą imprezę i jakby pokazać ludziom, że ta muzyka oddziałuje i że jest dobra. No, że jest, to prawda. No i można było też przeformatować trochę Agnieszkę Chylińską, nie? Rzeczywiście, tak, tak, tak. Dzięki temu, o czym rozmawialiśmy, no, udało się zaskoczyć wszystkich w pewnym momencie. To powiedz mi teraz, jako producent, potrafisz odsunąć emocje związane z utworem? Mówi, teraz już producent jesteś bardzo zero-jedynkowy. Masz ten cel, który chcesz osiągnąć i za wszelką cenę do niego dążysz, czy właśnie nie? Czy bawisz się dźwiękami w studio i brzmieniem? Wszystko zależy od celu właśnie, celu w jakim dany utwór powstaje, nie? Jeżeli pracuję z jakimś artystą, to robię wszystko we współudziale z tym artystą, a więc staram się po prostu przyjąć postawę chcę i służę i po prostu tylko dokładać od siebie i sugerować w razie czego, jakby starać się nakierowywać pewne sprawy, bieg zdarzeń, że tak powiem. Często jest tak, że nie mam związku emocjonalnego z muzyką, która powstaje, bo przecież, no nie wiem, chociażby rzeczywiście muzyka Agnieszki Chylińskiej jest to praktycznie rzecz biorąc nie moja stylistyka. Nie? Jest to zupełnie coś innego niż sobie samemu bym zrobił, ale tam również odnajduję challenge i tam też znajduję wartość i jaram się tym, że tak powiem. Chociażby z tego względu, że jest to coś, czego nie robiłem wcześniej. I ten pierwiastek no, w moim życiu producenckim był bardzo, bardzo silny właśnie, życie tak mną pokierowało, że właściwie z każdym artystą robiłem zupełnie coś innego. Za każdym razem zupełnie coś innego. I to było kręcące, to było ciekawe, ale jednocześnie bywa przekleństwem, bo jest wielu artystów, którzy po prostu oscylują sobie wokół tylko wąskiego jakiegoś tam stylistycznego worka i świetnie sobie żyją po prostu, są szczęśliwi i są w zgodzie z własną emocjonalnością i właściwie no, są w ciągłym dobrostanie, że tak powiem. A ja musiałem skakać z kwiatka na kwiatek, ale tak jak mówię, to działa tylko na korzyść właśnie. Bo to powiedz doświadczenie... mi, jak można zresetować się, mózg zresetować muzycznie, przeskakując tak z kwiatka na kwiatek, bo robiąc muzykę popową, masz już jakieś brzmienia i basu, w którym miejscu ten bas powinien grać i jak powinien grać. Masz swoje ulubione brzmienie werbla, czy nie wiem, czy stopy. Wiesz, jakie partie klawiszy, jak zagrane, w jakiej tonacji, w jakiej skali, albo jaką barwą mogą się przebić bardziej lub mniej. A skacząc z kwiatka na kwiatek cały czas uczysz się czegoś od nowa? Uczysz, mówię tutaj cudzysłownie. No tak, w sensie tak. No ten dystans znajduję właściwie na dwa sposoby. Jeden sposób to jest niesłuchanie nagrania przez dłuższy czas. A drugi sposób to jest po prostu lustracja, tak zwana, czyli po prostu puszczanie komuś jeszcze tego nagrania. Nie? Czyli konsultacja chociażby z moim wspólnikiem, który ma zupełnie inne spojrzenie często i w ten sposób to się dzieje, że po prostu trzeba się dystansować fizycznie po prostu, zamykając się, po prostu robiąc sobie wakacje, albo konsultując, nie, to wszystko. Także to są takie dwa sposoby. Tyle rzeczy masz w głowie i tyle umiejętności. Zastanawiam się nad tym, czy jakaś produkcja byłaby dla ciebie wyzwaniem? No tak. Nie wiem, czy podjąłbym się, chyba bym się nie podjął produkcji piosenek Disco Polo. A wyzwaniem byłaby dlatego, że socjologicznie się po prostu nie zgadzam. Chyba, żeby publiczność disco-polowa wtedy pod warunkiem, żeby klaskała na dwa. To by no był już element edukacyjny. Nie wiem. Raczej nie będę w to szedł, natomiast byłoby to wyzwaniem ze względów socjologicznych. Po prostu wiem, że to nie byłoby prawdziwe. I ludzie by to po prostu usłyszeli. Nie? Myślę też, że produkcja takiej stricte płyty metalowej, ostrej, nie byłaby dla mnie łatwą rzeczą. Jednak to są rejony, w które ja najrzadziej zaglądam. Także no, każdy ma gdzieś tam takie miejsca, takie pięty achillesowe, bym powiedział swoje.
Ale muszę powiedzieć, że ja nie żałuję, że właściwie mam cały czas jeszcze na swoim polu bardzo dużo do zrobienia muzyki popularnej w ogóle. I mam w tej chwili duży challenge właśnie, żeby będąc gdzieś tam niszowym, w środku jakby wewnętrznie, żeby dostawać się szerzej, żeby tworzyć rzeczy, które będą no takie lekko strawne. Okej, okay. To skoro mówimy o czymś takim, to siedzisz w tym, znasz się na tym. Kiedyś rzecz lekkostrawna w muzyce to była wstęp, zwrotka, refren, solo, refren, modulacja, refren, koda. Teraz jaka ta forma jest lekkostrawna? No więc jest kilka tych form, mówiąc szczerze, i głowią się nad tym tęgie mózgi producenckie na tak zwanych songwriting campach, które są w tej chwili bardzo modne, gdzie spotykają się po prostu najlepszy tekściarz, najlepszy edytor, najlepszy kompozytor, najlepszy klawiszowiec, najlepszy wokalista i tworzą po prostu w ciągu 2 godzin albo w ciągu 1 dnia ileś tam utworów, nie, na zamówienie. I rzeczywiście istnieje coś takiego, że na przestrzeni, takie zjawisko istnieje, że na przestrzeni lat forma utworów bardzo się zmieniła. I dzisiaj taką formą, która potrafi utrzymać długo słuchacza przy sobie, to jest taka skondensowana bardzo dawka najważniejszych rzeczy, które my znamy z utworów. To jest motyw muzyczny, to jest rozkmin, czyli dawna zwrotka, jakiś element zwrotki, hook jeszcze do tego, czyli jakiś taki zaśpiew też bardzo krótki i właściwie to wszystko. Natomiast w warstwie tej aranżacyjnej... Ten hook ma coś wspólnego z tak zwanym szlagwortem? Szlagwortem, tak, można tak powiedzieć. Tak. I to wszystko jest podane na takich podwalinach DJ-skich, można powiedzieć, które nazywają się odpowiednio rise upem i dropem. Rise up to jest taka część formy, która powoduje, że ludzie bezwiednie zaczynają podnosić ręce w górę, a drop z kolei to jest ten moment, kiedy wszyscy jakby odpuszczają to ciśnienie i następuje po prostu uderzenie mocne. Nie? A więc, skracając ten wywód, formy utworów, oczywiście one się bardzo zmieniają, ale muszą mieć właśnie te podstawowe elementy. Musi być to bardzo skondensowana rzecz powodująca w ludziach wzbudzenie tych pierwotnych instynktów. Nie? A więc muzyka DJ-ska ma bardzo, poprzez swoje oddziaływanie pasmowe, ma bardzo duży wpływ na dzisiejsze piosenki, na utwory, które w naszym starym rozumieniu nie są piosenkami właściwie. Nie? Gdzie tu solówka na gitarze? No więc nie ma miejsca na solówki na gitarze, ponieważ one z takiego psychologiczno-socjologicznego punktu widzenia powodują, że ludzie przestają jakby tracą tak zwany engagement, nie? Czyli w ogóle przestają jakby słuchać. Nie? Nie interesuje ich to. Najbardziej interesuje ich właśnie hook i drop, nie? Czyli ten moment zadziwienia oraz tego uwolnienia, który jest właśnie tym wow. Ja kiedyś przyglądałem się badaniom radiowym i też mnie zdziwiło to, że jak w utworze jest tak zwany break, no to w tym momencie ludzie przełączają stację, więc no tak. Idealnie jakby w ogóle, jak utwór się zaczyna 130, to skończył się 130 bez żadnego tam zawirowania tak, w tempie. Natomiast no, a propos utworów świątecznych, też widziałem badania, że najlepszą piosenką okołoświąteczną jest piosenka nagrana w G-dur, nie przekraczająca 3:30, w tempie 124. Ktoś to zrobił, ktoś wydał na to pieniądze. Wierzysz w takie rzeczy? Wiesz co, no to jest po prostu działanie, jak to nazwać, to jest formatowanie muzyki po prostu, nie? Więc co masz na myśli, mówiąc, czy wierzę w to? Czy wierzę w to, że uśmiechnąłbyś to jest dobre? Się tak, jak ja się uśmiechnąłem, czy pomyślałeś, że napisałem utwór w F-dur, ale może faktycznie powinienem w G-dur? No więc wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że wszystko zależy od celu, w jakim robimy dany utwór, w jakim robimy muzykę w ogóle. Nie? Dla jednych celem jest rzeczywiście dopasowanie się idealne do pasma stacji radiowej i do jakby celem jest spełnienie tych wszystkich kryteriów, dzięki którym piosenka może lecieć pomiędzy jedną reklamą a drugą i świetnie się tam zmieścić, ponieważ ma tonację G,
która idealnie pasmowo mieści się na każdym głośniczku umiejscowionym w supermarkecie. Ja osobiście, no zdarzało mi się, że robiłem takie utwory, gdzie rzeczywiście tonacja miała znaczenie, bo wiadomo było, że będzie lepiej brzmiała w radio, ale... albo na przykład piosenka do reklamy, nie? Która też ma swoje właśnie określone kryteria. Ale ostatnimi czasy staram się właśnie robić jakby muzykę wyłącznie zgodnie ze sobą. Mm-hmm. Więc nie patrzeć właśnie na te wszystkie reguły i na to, co w moim odczuciu troszkę zabija muzykę jednak. Bo to jest formatowanie po prostu. Ja mam takie powiedzenie, że najtrudniej w muzyce grać pauzy. Mhm. I zawsze lubię doszukiwać się dźwięków między dźwiękami i uwielbiam, jak w muzyce jest dużo powietrza. Jak mówisz o tych rajzapach i o tych dropach, to tam mam wrażenie, jakbym się zaraz podduszał trochę brakiem powietrza. Masz takie samo wrażenie? Tak, bo to jest cały czas ciśnienie rzeczywiście. Myślę, że jest to związane z pędem dnia codziennego, jakby z pędem dzisiejszych czasów, jakby z tym, gdzie żyjemy, jakie jest nasze środowisko, jak szybki jest internet, przesył informacji i tak dalej. Ludzie rzeczywiście chcą skondensowaną pigułkę, chcą. Ja nie wiem, czy oni tego chcą, możliwe, że tak jest w większości. To tak jakby powiedzieć, że ludzie chcą po prostu McDonalda. Coś w tym jest, no. Doszło do takich czasów, gdzie po prostu czytamy nagłówki, kształtujemy swoją opinię na dany temat na podstawie właśnie nagłówków. Nie, nie zagłębiamy się, nie czytamy książek w pełni. Nie? Albo czytamy książki, ale nie rozumiemy morałów płynących. Więc no, takie czasy i odzwierciedleniem tego jest ta muzyka właśnie, która rzeczywiście jest taka bardzo ściśnieniowana, szybka, tempa bardzo wzrosły. Nie? 20 lat temu, kiedy graliśmy, takim tempem klasycznym było, nie wiem, dla mojej muzyki 92, a dla muzyki troszkę bardziej tanecznej 120. Dzisiaj muzyka taneczna to 128, nawet 130 czasami, rejwy i tak dalej. Całe to techno, także to jest... To ma stricte związek z tym, jak żyjemy, ale ja wiem, ponieważ mam już swoje lata, że przychodzi taki moment w życiu człowieka, kiedy ten pęd zaczyna szkodzić człowiekowi. I wtedy właśnie zaczyna się rozglądać za lepszym jedzeniem, lepszą muzyką, która ma w sobie jakąś głębię, która koi lęk, koi nerwy. lubią śpiewać niektórzy artyści koi lęk. Która po prostu jest lekko strawna. To prawda. A ja jako starszy kolega Bartka jeszcze powiem, że też wiem, że kiedyś będziecie słuchać muzyki dla przyjemności. A żeby słuchać muzyki dla przyjemności, ona nie może was atakować, tylko musi koić uszy wasze. Pomyślałem sobie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o twoich dziewczynach, dzięki którym małżeństwo wisiało na włosku, ale mówiłeś, że żonę poznałeś dzięki muzyce, więc chyba tak. Nie było aż tak źle. Rzeczywiście, było super. Natomiast są tu z nami dzisiaj moje inne dziewczyny i mam ich aż 7. Każda ma swoją historię i wszystkie są ze mną do tej pory. Moja żona nie ma nic przeciwko, szczęśliwie, jak to bywa często, z tymi gitarami. Bardzo mi się podoba, jak się przyglądam tym twoim dziewczynom, że one nie są wypudrowane, natomiast już wiem, że mają charakter. Rzeczywiście. Postanowiłem dawno temu zebrać sobie taki niezbędnik basisty, i uzbierać klasyki, czyli najważniejsze instrumenty, najważniejsze dla danej dekady na przykład. Nie? No nie udało mi się to zadanie tak w 100%, ale no mam te najważniejsze dekady u siebie w domu. I to jest właśnie Precision, który odpowiada za lata 60., 70., Jazz Bass, który odpowiada za 70., 80. I Music Man, który za 80., 90. odpowiada. Oprócz tego mam kilka instrumentów takich ciekawskich, które jeszcze inne tam szczeliny mi wypełniają muzyczne. Masz swój ulubiony instrument? No myślę, że ten jest moim wiodącym instrumentem. Najwięcej na nim grasz? Tak, tak. Ale myślę, że to ze względu na to, że on jest po prostu praktyczny. Albo siedzisz w latach 70. Inaczej, dzisiejsza muzyka po prostu dużo czerpie z lat 70. i 80. i może dlatego te jazz basy są dzisiaj popularne. Ale nie tylko, bo jazz bass ma te dwa pick-upy JJ, które w sumie są, no są all-roundowe, ale dzisiaj nawet zauważyłem, że modniejszy chyba jest ten zestaw PJ na J. Czyli taki pół precision, pół jazz bass.
Takiego instrumentu nie mam, ale nie szkodzi. To jest bas, którego szukałeś, czy który wpadł ci przez przypadek? To jest instrument, który wpadł mi przez przypadek. W ręce pojechałem z Seastars 20 lat temu za granicę, do Nowego Jorku. I tam miałem za cel, żeby kupić sobie MTD, które wtedy były bardzo modne. Wtedy wszyscy gospelowcy na tym grali, był szał po prostu. Bo brzmiały rzeczywiście jak fortepiany te instrumenty i takie były... miały kilka cech po prostu fajnych, takich nęcących, że tak powiem. I kiedy tak sobie grałem na tej 42 albo 3 alei w tym legendarnym sklepie, w którym wszyscy byli wcześniej przede mną i również po mnie, przyjrzał mi się sprzedawca, który powiedział, że on ma, żebym nie kupował MTD, bo mi się szybko znudzi, żebym kupił sobie, że ma coś dla mnie specjalnego i wyjął spod lady dosłownie basówkę, która podejrzewam, że przyszła do niego chwilę wcześniej. No i kiedy zobaczyłem tego jazzbasa, zagrałem na nim, wiedziałem już, że jest grającym jazzbasem, ponieważ wcześniej przerabiałem innego jazzbasa, który miał kilka skaz, że tak powiem. Po prostu miał głuchą strunę E, problemy natury lutniczej. A ten po prostu rezonował wszędzie bardzo równo. To drewno już było bardzo takie suche i po prostu było czuć, że ona cała pali się do grania, że tak powiem. I go kupiłem i całkiem tanio, jak na tamte czasy. No i z czasem dokonałem takich drobnych modyfikacji, też bardzo klasycznych, ponieważ ja bardzo lubię, żeby instrument był w takiej formie, w jakiej został stworzony właściwie. Najbardziej lubię i najbardziej bym chciał, żeby tak było. Natomiast dlatego właśnie te modyfikacje są skromne i takie niezbędne. I w przypadku jazzbasów tymi modyfikacjami zawsze były mostek, wymiana mostka na bedas. Na bedas to jest dwójka chyba, tak? Dwójka plus pick-upy EMG, które są bardzo reaktywne i szybkie i odrobinkę rozjaśniają, dają takie właściwie wrażenie, jakby grać ten jazzbas, ten starowy kapciowaty jazzbasik przez preamp Sadowskiego. Czyli on jest troszeczkę jaśniejszy taki i taki po prostu współcześniejszy delikatnie. A oprócz tego jeszcze zmieniłem siodełko na mosiężne, co też spowodowało, że ten bas jest teraz bardzo sprężysty. Nie? I właściwie na tym najbardziej mi zależy jakby w instrumentach, żeby one były reaktywne, żeby dobrze odpowiadały na artykulację, która jest moim zdaniem kluczowa i która dała mi żyć tak naprawdę. A na tym basie grasz różną artykulacją, czy bardziej idziesz w palce, czy w kostkę? Gram wszystkimi artykulacjami zależnie od potrzeb, nie? Od tego, jakby, czego wymaga ode mnie piosenka. No i ten instrument dobrze brzmi wszędzie tak naprawdę, aczkolwiek nie jest to wyścigówka, ponieważ ma grubsze struny, ma tą krótszą menzurę, ma swoją konstrukcję, to jest jednak ciężki dosyć instrument i po prostu nie jest tak wyścigowy, aczkolwiek też mogę na nim zagrać małe co nieco, więc cieszę się. To bez ścigania, pokaż barwę, jak on gra. Dobra. Bardzo głęboki. Mogę zagrać też palcami. Nisko struny masz nad progami. Lubisz, jak tak troszkę świszczą. Tak. Ja tak samo. One dodają po prostu, jakby koncentrują dźwięk bardziej, że on jest po prostu, że ta bariera w postaci progu powoduje, że rezonans każdej ze strun ma swój po prostu zakres mniejszy, amplitudę odpowiednią i po prostu dzięki temu mogę ustawić, że po prostu ten instrument brzmi równiej. Równo, to prawda. Kostką brzmi w ten sposób. Więc też fajnie i kciuk. Ładnie.
Ładnie, no. Dzwon się odzywa. Kombinujesz z przetwornikami, czy prawy, lewy, czy wszystkie w prawą stronę, wszystkie gały i grają wszystkie przetworniki naraz? No więc w tej chwili zagrałem wszystko na full. Mhm. I generalnie raczej wykorzystuję brzmienie pełne instrumentu. Aczkolwiek jeżeli zdarza się granie jakiś fusion na przykład, wymagające troszeczkę zbliżenia się w stronę jacko, wtedy tłumię całkowicie górę. I on jest wtedy nosowy, staje się taki nosowy i imituje brzmienie jacko, nie? Czasami też zdarza mi się oczywiście zagrać tak jakby precyzyjnowo na jazz basie. Natomiast no, mam od tego jednak precka, żeby mi te wszystkie rzeczy opędzlowywał. Natomiast z muzyką jest generalnie tak i z podejściem moim do basu, że traktuję bas bardzo pasmowo jakby. I dopasowuję sobie wtedy, jakby dopasowuję sobie brzmienie do aranżu. Mhm. I jakby to aranż pozwala mi na mniej lub bardziej na użycie danego instrumentu. On czyli zastanawiasz się, gdzie ten bas ma być w aranżu, tak, i dopiero tak. Potem dobierasz instrument. Tak, to jest tak, że aranż decyduje w sumie za mnie troszeczkę, gdzie, mhm, gdzie ten instrument się znajdzie i jaki instrument to będzie. Chociaż oczywiście, no, gdzieś tam zanim zaczynam nagrywać, to wyobrażam sobie, że chciałbym, żeby numer miał trochę flavor bardziej 70-tych lat, więc biorę sobie konkretny instrument pod, mhm, to, nie? Natomiast w praktyce okazuje się często zupełnie inaczej, nie? Ostatnio mieliśmy nawet sytuację bardzo podobną, że nagrywaliśmy tribute dla Prince'a, mhm, z Maćkiem Mąką, który u was był niedawno, i użyliśmy do tego gitary od lutnika Prince'a po prostu, aha, stricte Prince'owej gitary, i okazało się, że ona w tym miksie nie pasowała właśnie, aha, pasmowo się nie zgadzało tam i musieliśmy wziąć zupełnie inną gitarę, jego HS Andersona, takiego, mhm, wyścigówkę taką, która po prostu miała to pasmo, którego potrzebowaliśmy. Nie? Myślę sobie o tym ustrojstwie, które jest nad stroną E. Korzystasz z tego? Czy po prostu Raczej traktuję to jako relikt przeszłości i po prostu część oryginału. Ale czyli nie należysz do tych, którzy odkręcali od razu to z jazz bassów? Nie. Aczkolwiek mam oczywiście te osłonki od jazz bassa, jako po prostu kolekcjonerski element, nie? Ale nie używam ich też, bo przeszkadzają rzeczywiście w wydobywaniu artykulacji odpowiednich. Nie? Na przykład palm muting byłby zupełnie niemożliwy, tutaj znajdowała się ta osłonka. Nie? Zaczęliśmy z wysokiego C, no, przegląd twoich gitar, więc brnijmy dalej. Kolejna ślicznotka przed nami. Music Man, też widzę, żartów nie ma. Tak. Lata 80., 70.? 76. rok, początek serii, a więc, aha, prawdziwy Music Man z prawdziwego zdarzenia. Jest to instrument, który też w sumie przypadkiem trafił w moje ręce, ale musiałem temu pomóc. Mhm. Wcześniej miałem Musicmana z grafitowym gryfem Cutlessa, totalna rzadkość, i była to jedna z takich gitar, o których to się mówi, że były właściciel płakał, jak sprzedawał, ale miała skazę po prostu, była troszkę krzywa, krzywy gryf, a w tamtych czasach, to było 2000 tam do 2002, ciężko mi było znaleźć lutnika, któremu powierzyłbym takie zadanie trudne, żeby wyprostować to i żeby się tym zająć. No i tak przegrałem na tym instrumencie troszkę czasu i nagle po prostu na jednym z koncertów Seastars przyszedł do mnie człowiek, który mówi, że ma fajny instrument i że może by nawet sprzedał. Mhm. No jak zobaczyłem ten instrument, to wiedziałem, że chcę go mieć, więc jak najszybciej wystawiłem tamten na sprzedaż. Mhm. No ponieważ no, z początku serii Music Man, taki instrument ze swoją historią, z różnymi odrapaniami, no bardzo, bardzo chciałem go mieć. I sprzedałem tamten instrument, a tego dostałem też w dobrej cenie i nawet niedawno odezwał się do mnie właściciel, aha, z pytaniem, czy nie chciałbym go przypadkiem sprzedać. Ale myślę, że jeszcze go potrzymam długo, ponieważ no teraz akurat on bardzo długo leżał w ogóle u mnie w domu, nie używałem go, a teraz wróciła trochę moda na muzykę lat 80. i te brzmienia w muzyce klubowej troszkę.
To są właśnie te basy, nie? To jest to brzmienie. I mogę zresztą zaprezentować to brzmienie troszkę. Bardzo chętnie. Fajną rzeczą, fajną ciekawostką jest to, że ten instrument ma tutaj ten tłumik. Mhm. I ten tłumik powoduje, że ten dźwięk jest krótszy, że nie rezonuje instrument tak bardzo. Nie brzmi tak fortepianowo i szeroko. Tylko jest właśnie krótka artykulacja do muzyki tanecznej, bardzo dobra. Nie? Więc spróbuję odkręcić może troszeczkę te tłumiki i one pokażą mniej więcej, o co chodzi w tym wszystkim. I to jest to. Prawda? A kiedy nie ma tłumików, to brzmienie jest troszkę bardziej takie... Słychać bardziej ten... Tak, jest sustain właśnie tak. I słychać tą drzazgę, nie? Mhm. Bardzo dużo używam tłumienia w ogóle w nagraniach, ponieważ zobaczyłem, że artykulacja i to krótka jest w cenie, jeżeli chodzi o produkcje, które dzisiaj są bardzo przejrzyste i one nie lubią brudu bardzo często. Te elektroniczne rzeczy są bardzo takie klarowne, nie? Chcą być klarowne. Jak byłeś młodym chłopakiem, to miałeś marzenie co do basu swojego? Tak, i właśnie Music Man najbardziej mi się podobał ze względu na kształt. Jest taki po prostu opływowy, stanowi dla mnie taką... Tak, pod ręki. Rzeczywiście on ma najwygodniejszy gryf w ogóle. To jest instrument taki o idealnej po prostu grubości gryfu i bardzo, jak to się mówi, playable jest, nie? Dobrze się na nim gra. Ale sam fakt, że ma tą przystawkę Music Mana, która jest charakterystyczna w brzmieniu nosowa, powoduje, że nie do wszystkiego się nadaje. Nie? Ale Music Man był pierwszą gitarą, którą miałeś, czy mając inne gitary dążyłeś do Music Mana? Pierwszą gitarą, jaką miałem, to był Langowski. I to taka gitara zrobiona z różnych egzotycznych rodzajów drewna, która wisiała przez wiele lat w jednym ze sklepów muzycznych w Olsztynie. I ja po prostu byłem chory na tą gitarę, ojciec w końcu mi ją kupił za ostatni tam grosz. I przegrałem na niej też parę lat ładnych, po czym, kiedy zacząłem zarabiać na siebie graniem, kupiłem sobie Warwicka, podstawowego takiego, w tej chwili nie pamiętam nawet jaka była nazwa tego modelu, ale to był podstawowy Warwick, który już wtedy naprawdę brzmiał inaczej niż wszystko, co było na rynku, ponieważ był bardzo dobrze wykonany i był właśnie reaktywny, czyli bardzo szybko reagował na artykulację, dzięki czemu mogłem te wszystkie swoje fikołki puszczać w świat. Natomiast dążyłem do Music Mana właściwie, ponieważ pierwszym moim profesjonalnym instrumentem był ten Cutlass właśnie. A kiedy rozsmakowałem się, że tak powiem, w produkcji muzycznej i zobaczyłem, na czym to wszystko polega, że ta muzyka jest jakby, polega na dobieraniu pasmowym instrumentów, to stwierdziłem, że chcę mieć już więcej instrumentów i chętnie się dowiem w ogóle, jaka jest ich natura, jak to brzmi, dlaczego dany instrument zyskał sławę, albo dlaczego dany instrument w danej muzyce się sprawdza, albo w danym stylu muzycznym, albo w konkretnych połączeniach muzycznych, nie? Bo to jest właśnie kluczowe. No i w ten sposób uzbierałem sobie te klasyki. Mówiłeś o tym, że tej gitary używasz do muzyki tanecznej, tak? Ale tylko, czy... No nie tylko właśnie. Ona jakby te gitary były używane często w muzyce rockowej na przykład. I kiedy grałem z braćmi Cugowskimi 20 lat temu, to grałem na Music Manie bardzo dużo rzeczy. Wtedy była moda na Flea z Red Hot Chili Peppers. On miał właśnie Modulusa z grafitowym gryfem i ten Music Man bardzo dobrze naśladował te wszystkie historie, więc był fajny. A ten instrument raczej do zadań specjalnych rzeczywiście teraz jest. Czyli ta trochę taneczna muzyka, taka precyzyjna po prostu. Nie? Co jest pod strunami tutaj za ciekawostka? A pod strunami zrobiłem sobie takie, powiedzmy, udogodnienie po to, żeby palec nie wpadał mi zbyt głęboko, kiedy gram podwójnym kciukiem. Żeby się zatrzymywał we właściwym miejscu, nie? Bo dzięki temu jakby downstroke jest ok, ale upstroke musi być dokładnie taki sam, nie? Często w takim miejscu po prostu pęka skóra, dzieją się sceny drakońskie mają miejsce, więc po prostu zrobiłem sobie taką przystaweczkę. Ale ostatecznie ten instrument nadal nie jest dobry do fikołków przez właśnie tą przystawkę. Ona jest do cięższego grania, do punktowego grania, sekcyjnego jednak. Często grasz podwójnym kciukiem? Lubisz? Lubię, tak. To była moja specjalność w pewnym momencie. Zafascynowałem się Wiktorem Wootenem w latach 2000 tam do 2003
3-4. No, przerobiłem naprawdę dużo tych jego rzeczy. Ale też doszedłem do takiego momentu, kiedy zobaczyłem, że moja fizyczność nie pozwala mi na przeskoczenie pewnych rzeczy. Nie? Musiałbym mieć inną budowę kciuka, żeby po prostu wygrywać te rzeczy, które on wygrywa. Nie? Więc no, tak pomału te moje zapędy solistyczne musiałem troszeczkę schować na bok. I rzeczywiście skupiłem się wtedy na kompozycji, na produkcji i na graniu sekcyjnym. Nie? Czyli też byłeś trochę taki wyścigowy. Tak. Tak, tak. I coś tam mi jeszcze zostało. Chciałbym rzeczywiście nagrać taką, kilka takich utworów i wypuścić gdzieś tam. No ale jakbyś nagrał kilka takich utworów, to potem za rok byś znowu chciał nagrać jeszcze szybciej. Bardzo możliwe. Ślepa uliczka trochę, czy nie? No może i tak, ale no trzeba w pełni wykorzystywać swój potencjał i po prostu te roboczo godziny, które się przesiedziało gdzieś tam w końcu unaocznić, no, pokazać. Pokaż jeszcze brzmienie trochę tego instrumentu, bo no mnie dobrze. Bardzo ciekawi. To. No dobrze. On właściwie jest dość jednowymiarowy, ponieważ no, jedyne, co można zrobić w nim, to skręcić tą górę. Aha. Wtedy będzie bardziej reggae. Nie? Ciemny po prostu. Albo klasyczne brzmienie Musicmana, jak z nagrań Shadé na przykład dawnych, albo Peter Gabriel na przykład, nie? Z Tonem Levinem. Także to jest to. No, Musicman słynie z tego, że grało się, że to była pierwsza aktywna basówka chyba, która się pojawiła na rynku. No i na niej Louis Johnson grał kciukiem te wszystkie rzeczy. Używasz tych samych strun w gitarach, czy mówię o rozmiarze? Rozmiar raczej tak, 45 do 100, to jest taki optymalny zestaw, średni po prostu, który ma jednocześnie wystarczająco dużo dołu, a ta góra jest też niezbyt cienka, niezbyt gruba, no, w sam raz po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaj struny, to dobieram bezpośrednio do danego utworu. Nie? I są utwory, które wymagają na przykład właśnie ciemniejszego brzmienia, wtedy zakładam często flat woundy. Natomiast na co dzień chyba najbardziej lubię struny niklowo-kadmowe, które są nie za jasne, nie za ciemne po prostu. Nie? To znaczy tej góry jest wystarczająco dużo i jednocześnie no, jest ta kontrola, no, nie są jaskrawe po prostu. Nie? Natomiast teraz mam założone stalowe struny, ponieważ takie miałem i chciałem też z nimi troszeczkę sobie się pobawić i zobaczymy, no może się do nich przekonam. Jest się nad czym bawić, powiem ci. No tak, jest troszeczkę tego. Sprawdźmy kolejny instrument. Dobra. Kolejny cukiereczek przed nami. I kolejny widzę raz, że natura jednak przemawia. Tak. Nie tam gitara czerwona, zielona, niebieska, pomarańczowa, tylko naturalne barwy. Rzeczywiście. To zupełnie przypadek, szczerze mówiąc. Zupełny przypadek. Natomiast zastanawiałem się głównie nad tym w swoim życiu, czy wybierać gitary z jasnym gryfem, czy z ciemnym gryfem. Aha. I nie potrafiłem jakby zrozumieć tej różnicy. Ostatecznie zwyciężyły gitary z jasnymi gryfami, ponieważ no, wychodzę z takiego założenia, że łatwiej jest mi ściemnić brzmienie niż rozjaśnić. Wszystkie gitary z jasnymi gryfami po prostu brzmią jaśniej, bardziej otwarty jest ten dźwięk. Aczkolwiek nie pogardziłbym jakimś super jazz bassem z lat 60., 70. z ciemnym gryfem. Jako kolekcjonerski instrument byłby super. To jest też lata 60., 70. To jest 77 rok i to jest taki jeden z tych klasyków też, ponieważ w historii firm Fender i wszystkich innych zresztą zawsze były takie okresy, kiedy wychodziły te jakby lepsze instrumenty, które miały później bardzo dobrą opinię. I z tego co pamiętam, to Precision 57 był ekstra, jest bardzo pożądany.
właśnie z palisandrowym gryfem, to taka legenda. I 77 też jest tym jedynym fajnym, który podejrzewam, że stał się sławny za sprawą tego, że grał w bardzo dużej, niezliczonej wręcz ilości nagrań i sprawdził się. Nie? Stanowił wręcz brzmienie epoki, nie? Swojej epoki. No i ten instrument jest bardzo prosty w swojej konstrukcji. Ma tę przystawkę single coil, która no, ma to do siebie, że właściwie przekręcasz gałkę w prawo i jesteś, albo ciebie nie ma. I jedyna rzecz to właśnie gałka tonu, nie? Jasno-ciemno. Nie? Ja tę gałkę zawsze skręcam. Praktycznie 3/4 zjeżdżam z jasności. Wtedy uzyskuję takie okrągłe brzmienie, niezbyt jaskrawe, nie za ciemne, precyzyjne. Kiedy słychać jeszcze troszkę drzazgi ze struny, a jednocześnie jest ten dźwięk okrągły i bardzo dobrze się miksuje. I na kciuku tak samo. To jest gitara, której szukałeś? Nie, to też jest przypadek. Burzym, basista Ani Rusowicz, z którym znam się z czasów jeszcze toruńskich, z odległej galaktyki, przywiózł sobie ten bas z Kanady, ale nie był zbyt zadowolony i chciał majstrować przy nim. I chciał zmieniać w przystawkach różne rzeczy. I ja powiedziałem mu, słuchaj, to ja od ciebie wezmę ten bas, a ty sobie po prostu kup już jakiś bas po prostu docelowy, bo szkoda psuć oryginał po prostu, nie? No i zgodził się, sprzedał mi, potem bardzo tego żałował. A ja po prostu zostałem z białym krukiem, który rzeczywiście jest chyba na większości moich nagrań. Myślę, że to Precision chyba nagrało jednak najwięcej piosenek w moim życiu. Czyli nie grzebiesz w środku w gitarach? Nie. Staram się po prostu przyjmować to, co los dał. Aczkolwiek, no jeżeli instrument jest rzeczywiście sfatygowany, to daję do takich podstawowych lutniczych prac zaufanemu człowiekowi. Ale wychodzę z założenia, że instrument po prostu został stworzony z jakiegoś powodu w określony sposób i nie ma sensu przerabiać. Nie? Wolę się pozbyć takiego instrumentu i kupić po prostu coś innego. Nie? No tak przyglądam się progom w tej gitarze i mam wrażenie, że też chyba w latach 80. były wymieniane. Tak. Nie? One mają w ogóle jakiś zielony nalot, w ogóle zielonkawy, także tutaj jest życie, że tak powiem. No, jest zupełnie... No to zupełnie naturalne jest. Tak. Full natural. No. Ale to znaczy, że też nie dotykałeś nic. Nie. Ona sama nic. Gra od lat i to się nie zmienia. Tak. I wysokość strun, wszystko jakby jest... ponieważ te śrubki są zapieczone tutaj. Nie da się ich przekręcić praktycznie rzecz biorąc, więc wysokość jest taka, jak ktoś ją ustawił po prostu i jest naprawdę świetnie ustawiona. Także spełnia wszystkie moje oczekiwania. No i jest właśnie do grania takich bumpy potatoes tak zwanych, czyli właśnie całe soul i R&B, wszystkie te brzmienia Jamesa Jamersona na przykład, to jest ten bas. We wszystkich basach widzę tłumiki założone na pierwszym progu. Tak. Dzisiejsze środowisko muzyczne, mam na myśli produkcyjność jakby i środowisko produkcji muzyki, jest bardzo czyste, nie lubi brudu. Albo jeżeli lubi brud, to taki kontrolowany brud. Więc zawsze po prostu mam przy sobie albo właśnie tłumik, który tłumi jedną część strun, bądź tutaj używam też nawet palm mutingu, bardzo często używam tej techniki, ponieważ ona powoduje, że nie ma tych wszystkich artefaktów dodatkowych. Nie? A Music Man miał właśnie jeszcze te tłumiki swoje, więc to w ogóle bardzo fajne, przydatna rzecz. I fajnie, gdyby tutaj były te tłumiki, w ogóle w każdym instrumencie by się to przydało, muszę powiedzieć. Myślę sobie o tych instrumentach, które zobaczyliśmy do tej pory, czyli precyzyjnie, o Music Manie i o jazz bassie. Coś jeszcze? Czymś nas zaskoczy? Tak, mam niespodziankę. Mam niespodziankę i to będzie Hyman. To jest butikowy instrument. Firma produkująca głównie perkusje w latach 70., 80., jakoś na przełomie chyba. Wypuściła serię, która nie była zbyt liczna, gitar basowych, chyba w dwóch egzemplarzach.
I jeden był wyjątkowo ciekawie wyglądający i ciekawie grający, i ja go mam. Myślę, że to dzisiaj jest jedna naprawdę z niewielu w takim stanie zachowanych gitar nawet na świecie. Klasyka za nami, chociaż jak patrzę na to, co masz na sobie, to pachnie mi to Nashville i pachnie mi to wielką klasyką. I chyba tak jest. Z tego, co mi wiadomo, na Hymanach grał chyba John Entwistle przez moment. I paru takich właśnie asów muzyki rockowej końca lat 60., początku 70. No i ten instrument trafił do mnie, jak wszystkie, przypadkiem. Ale bardzo się cieszę z tego, że jest u mnie. No jest to chyba naprawdę najładniejszy z tych wszystkich instrumentów. Śliczny jest. On jest trochę zabawkowy rzeczywiście, tak jak zwróciliście uwagę. Bo ma krótszą menzurę, bardzo wąski gryf, choć jest dość głęboki, jest dość gruby, ale wąski tutaj. I bardzo równy jest, bo się nie rozszerza się. On jest cały czas szerokość gryfu. No i instrument jest zachowany w stanie prawie idealnym, nie? Więc to jest super. Trochę nawiązanie do wiolonczeli twojej tutaj. Tak, więc jakbym miał myśleć o jakimś wymarzonym instrumencie dla siebie, to myślę, że wyglądałby w ten sposób, tylko miałby troszkę dłuższą menzurę i możliwe, że szerszy rozstaw strun, odrobinkę do właśnie grania fikołków, ale wizualnie on mi się bardzo podoba. No ma parę swoich takich zakamarków. Niezbadana jedna rzecz to, że znajdują się tutaj dwa takie, nie wiem, zaczepy, można powiedzieć. Wydaje mi się, że one mogły służyć do przyczepiania też takiej mutującej i tłumiącej kapsuły, nie wiem, jak to nazwać. Podobnej rzeczy jak w precyżynach i w jazzbassach, nie? Chociaż nie jestem na 200% pewien. No i to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, czego zawsze nie cierpię w basówkach, czyli klucze działające w drugą stronę. Także tam do któregoś roku chyba, do końca 60., gdzieś tam do połowy 70. instrumenty właśnie były kręcone zupełnie w drugą stronę. Więc zawsze, kiedy się przesiadam na ten instrument, to muszę przestawiać głowę, kiedy muszę się nastroić. No ale to jest sekunda tak naprawdę. Ale masz kompas w główce, widzę. Tak, jest tutaj też właśnie taka kompas i lupa właściwie. Trudno powiedzieć, co to jest. Coś, co zwraca uwagę. Urządzenie multifunkcyjne, tak. Super. I zwracające uwagę. No, fajna rzecz. Natomiast zdecydowanie jego największym walorem są jego brzmienia. No właśnie, jak to gra? To jest jeden z takich instrumentów, właściwie jedyny chyba z moich instrumentów, który ma trzy brzmienia i każdy z nich jest naprawdę takim quality, bardzo dobrym brzmieniem. Myślę, że to za sprawą po prostu tej elektroniki, tych przystawek, które tutaj są. W każdym razie, kiedy przełącza się te szaltery, to uzyskujemy naprawdę skrajnie różne od siebie brzmienia. Jednym z nich jest na przykład brzmienie takie. Bardzo kontrabasowe. Jakbyś grał na nylonowych strunach. Tak, ponieważ założyłem do niego flatwoundy, bo myślę, że po prostu na tych strunach jestem w stanie wyciągnąć więcej walorów, zalet tego instrumentu. Szczególnie właśnie na tych dwóch brzmieniach, czyli na brzmieniu tym kontrabasowym oraz na tym brzmieniu imitującym trochę Jaco Pastoriusa. Natomiast na tym brzmieniu środkowym, jakby gdzie działają obydwie przystawki, on brzmi bardzo dobrze, uderza w tony jazz basowe, aczkolwiek musiałby mieć wtedy struny roundy. I stosunkowo najrzadziej gram na tym brzmieniu. Aczkolwiek ono też ma swoją jakość. On bardzo równo brzmi. Tak, i właśnie zastanawiam się, czego to jest zasługą. Tutaj ma jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Pierwszy próg, coś czego nie mają inne basy. Więc możliwe, że po prostu ta relacja między mostkiem a tym pierwszym progiem jest po prostu prawidłowa i dlatego on jest bardzo równy. No, świetny instrument i ostatnio jeden z
części używanych przeze mnie właśnie ze względu na te walory, na ten dźwięk, który jest krótki, nie pozostawiający po sobie żadnych śladów. Czy on jest pusty w środku? Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale no ma tutaj rzeczywiście w środku jakąś przestrzeń większą. Jest sposób, żeby to sprawdzić. No tak, trzeba by go przeciąć na pół, ale... Musisz wziąć butelkę coli i nagrać do nalać do górnego F i jak wyleci tak kola z dołu, właśnie, to znaczy, że będzie pusty. Tak też mi się właśnie zdawało. Wydaje mi się, że on jednak jest hollow body, jest po prostu w środku ta przestrzeń dość duża. Natomiast nie wiem, jak to jest z tą elektroniką, czy ona rzeczywiście, w jakim stopniu przyjmuje wibracje tego... Ale brzmi tak, jakby tam jakby miał coś w środku jeszcze. Tak. No. Może być. Trudno mi powiedzieć. Bardzo ciekawy instrument. Często na nim grasz? Coraz częściej rzeczywiście i właśnie ze względu na to, że on jest taki ciemno brzmiący i krótko brzmiący, że jest reaktywny właśnie, to używam go bardzo często w nagraniach. Szczególnie, że ostatnio retro powróciło do łask i w muzyce popowej często są te brzmienia używane, nie? No i właśnie, jak powraca retro i masz teraz do wyboru albo taki bas, albo Fendera Jazz Bassa, precyzyjna, albo Music Mana, to do którego ci najbliżej? Decyduje wtedy piosenka. Aha. Decyduje piosenka, ponieważ jakby jakość każdego z tych instrumentów jest bardzo dobra, ale pasmo, no o paśmie, które jest w stanie przyjąć kompozycja, decyduje właśnie kompozycja. Jeszcze ciekawa rzecz a propos brzmienia tego instrumentu, bo nie graliśmy w sumie kostkami na zbyt wielu instrumentach, a myślę, że to jest dosyć ważne. Zagrałem jeszcze kostką na nim. Gotowe brzmienia świetnie... do samplowania. Proszę? Mówię, gotowe do samplowania, tak, typu... Jak ze starych hip-hopowych sampli rzeczywiście. Ten instrument się świetnie przesterowuje, więc ja w podłodze tutaj mam chyba 5 przesterów i każdy jeszcze zmienia jego koloryt w ciekawy sposób. Możemy szybko właśnie... Albo stricte punkowo. Także... Będąc producentem trochę ci łatwiej, bo myślę sobie, jakbyś był stricte basistą, to nie wiadomo, który wybrać brzmienie, bo wszystkie są super, nie? A tutaj konkretnie musisz się nas zastanowić, czego chcesz użyć, bo paletę kolorów masz do dyspozycji. Tak. No rzeczywiście jest to duża zaleta. To odkrycie zmieniło wszystko właściwie, wywróciło do góry nogami całe moje postrzeganie w ogóle instrumentu. Ja do czasu tego odkrycia myślałem, że basówka po prostu... jest instrumentem solistycznym bardziej nawet. Nie? Może brzmieć lepiej lub gorzej. Tak, może być lepiej lub gorzej, jest po prostu bardziej instrumentem solistycznym i właściwie jeżeli jest po prostu dobra, to musi pasować wszędzie. Okazuje się, że zupełnie nie. Także... To nie koniec niespodzianek, które dzisiaj przyniosłeś. Tak, mam jeszcze dwie gitary. Mam Warwicka z lat 90., początku lat 90. i Lecklanda, świeżą rzecz. To świeżą zostawmy sobie na później. Dobrze. A teraz Warwicka. Dobra. Okej. Okay.
No i wreszcie mamy pierwszy instrument z ciemnym gryfem. Zgadza się. I jeszcze i to jak strun. No. I to jeszcze ma bardzo szeroki gryf. Mhm. I jest instrumentem trudnym do grania. Głównie właśnie ze względu na ten szeroki gryf. Podobnież ten model Thumb został stworzony z myślą o kciukowaniu. Aha. I o dużych ludziach. A ja jestem natury raczej takiej średniej konstrukcji fizycznej, więc ten rozstaw strun bardzo szeroki, ten wielki lotniskowiec, no nie służy mi za bardzo, więc po raz kolejny traktuję ten instrument jako po prostu źródło brzmienia, pasma określonego i kupiłem go też przypadkowo w sumie. Dowiedziałem się, gdzieś mi mignął po prostu na Facebooku, że ktoś sprzedaje w jednym ze sklepów internetowych. A że miałem taki moment, kiedy chciałem nagrać tribut dla Prince'a. Aha. I wiedziałem, że Prince grywał głównie na Warwickach w tych swoich nagraniach z lat 90., które są moimi ulubionymi, to też postanowiłem przeszukać jednak tego Facebooka i odnaleźć ten bas, który miał stosunkowo niską cenę, jak na ten model i ten wygląd. Okazało się, że ma drobną skazę, ma problem jeden, z którym się w sumie częściowo uporałem, no i dzisiaj bardzo rzadko go używam, ale służy mi do zadań specjalnych rzeczywiście. Przekonało mnie również do jego kupna, przekonał mnie fakt, że graliśmy z Agnieszką Chylińską na trasie stare utwory z czasów ONA, a wtedy Waldek Tkaczyk grywał na Warwickach. I na piątce. Tak, to na streamerze, co prawda, ale chyba Thumba też miał przez moment. To brzmienie jest bardzo charakterystyczne, jest bardzo nosowe takie. I nie do wszystkiego się sprawdza. Dzisiaj wręcz niemodne, bym powiedział. To trochę tak jak z Kenem Smithem na przykład. On też miał swoje 5 minut w latach 80. pod koniec, kiedy wszyscy się rzucili na to brzmienie, bo brzmiało właśnie syntetycznie dosyć, tak nosowo, elektronicznie, nie? Wręcz. A dzisiaj po prostu no, ten instrument nie przetrwał próby czasu. Nie z Warwickami, nie wiem jak jest, szczerze mówiąc, czy mają duże grono odbiorców i fanów. Ale no, ze względu na Prince'a właśnie mam go u siebie i w sumie takim pierwszym wiosłem moim półprofesjonalnym, prawie profesjonalnym był Warwick też, więc postanowiłem, że kupię. Masz słabość. Wrócę do rodziny. No. A mając piątą strunę często jej używasz? Tak, tak. To zależy oczywiście od stylu muzycznego. Z Agnieszką Chylińską bardzo dużo jest granych rzeczy nisko. No, piosenki ONA powstawały w czasach, kiedy właśnie pojawiały się te piątki, już tak bardziej szerzej były produkowane i coraz to nowsze modele nowych firm powstawały. To był czas taki rozkwitu właściwie, nie? Więc ta struna była wykorzystywana. No, tutaj też nic nie zmieniałeś, tak, tylko tak jak fabryka dała. To jest też natural, tak. Natural wszystko, chociaż wymieniłem klucze na nowe, ponieważ tamte już były mocno zużyte. Aha, i jeszcze wiesz co, zmieniłem tutaj ten pierwszy próg, czyli siodełko na mosiężne, ponieważ tam to też było pęknięte, a mając doświadczenie swojego tak, z jazz bassa, stwierdziłem, że to dobrze mu zrobi i rzeczywiście brzmi fajnie. Ma w tej chwili troszkę stare struny, a do tego one jeszcze są coated, powlekane. Specjalnie założyłem ciemne, bo po prostu fajnie wygląda. No to prawda. I po prostu może nie będzie słychać jego pełnych walorów brzmieniowych, ale jednak ten charakter słychać szczególnie, kiedy się zaatakuje nieco mocniej struny. Kiedy słychać tą drzazgę, wtedy słychać bardzo często charakter instrumentu, jakby ten jego szczeknięcie. Pokaż. Że ona potrafi być jaskrawa rzeczywiście, ale teraz ma stare struny, ta jest chyba wręcz głucha. Skręcam zawsze troszkę tej górki, bo dzięki temu dźwięk staje się okrąglejszy. Zobaczmy, co się stanie, jak ją odkręcimy, czy to będzie duża różnica. Rzeczywiście, pojawia się ten taki strzał. Fajne, takie nosowe brzmienie. No tak. Super. Kolejne pasmo do mojego arsenału. To prawda. No i właśnie w rockowych
w rockowych utworach typu, w stylistykach typu Korn na przykład. Mhm. Dobrze by się sprawdził, nie? Takich ostrych graniach. No i tutaj jeszcze kostka pewnie, że tak, i piąta struna. Tak, czemu tak, nie? Tak, robi swoje. No. Pięć przesterów pod nogą, można się bawić. Tak jest. I to jest to. Instrument aktywny, przystawki Meka, klasyka, stary, jak z dawnych czasów w Warwicku. Potrafi być ciepły i okrągły. Ciemny całkiem, do jakiegoś reggae. Ale tą jazzgę, taką tą jaskrawość, jego ostrość w podciągnięciu słychać. No. I on ma możliwość też odłączenia aktywu, czy cały czas wydaje jest aktyw? Wydaje mi się, że tak, że tutaj ma to, no. Mhm. Dobra, to taki instrument też wymusza, żeby trochę wziąć kostkę w rękę, tak, rozkręcić wzmacniacz, dodać przester i zagrać, nie wiem. No tak. Panterę chylińską. Zobaczmy. Może chyliński kawałek spróbujemy zagrać. Albo ostrzej. Słuchałeś takich utworów? No, klasykę trzeba znać. Klasykę trzeba znać. Niekoniecznie trzeba ją lubić, ale warto rzeczywiście się orientować. To prawda. Co tam dalej masz? Pokaż. Dobra. No i proszę bardzo, myliłby się ten, kto by pomyślał, że Bartek Królik ma wszystkie gitary poobijane. Błąd. Mm-hmm. Ta jest ładna, ta się błyszczy. Tak, to jest wypieszczona nówka i nówka sztuka. Właściwie tak. Ona jest może nie najnowszą gitarą, jaką kupiłem, w sensie Warwick jest najświeższy, ale ona jest rocznikowo najmłodsza. A to dlatego, że chciałem mieć gitarę po prostu relatywnie współczesną, sekcyjną, do grania sekcyjnego, z piątą struną, która będzie brzmiała grubo, okrągło i pięknie na każdym progu. I rzeczywiście ona taka jest. Przez moment była taka moda, kiedy Lecklandy weszły na rynek i połączyły troszkę brzmienie Music Mana, przystawki tej Music Mana, która zresztą wygląda podobnie, z jazz bassem i po prostu no, ma swoje kolorytę po prostu ta gitara. I w muzyce tej popowej, amerykańskiej, Lecklandów ludzie używali bardzo często, więc w związku z tym, że jeden z moich kolegów prowadził sklep niedaleko na Ursynowie, gdzie sprowadził kilka takich sztuk, usłyszałem właśnie jak one grają, Piotrek Żaczek wziął jej siostrę bliźniaczkę, a ja wziąłem sobie ją. I tak służy mi już naprawdę ładnych parę lat i gram na niej u Agnieszki Chylińskiej, gram na niej w Wonky One też. Bardzo dobrze się przesterowuje i brzmi grubo i okrągło na palcach. Także czyli to nie jest gitara do zadań specjalnych, tylko nie, gitara, klasyczna allroundowa gitara, tak zwana. No, mogę zagrać na niej parę dźwięków. Pokaż. Thank you.
bardzo mięsista. Tak, grubo brzmiąca i bardzo fajnie się przesterowuje. Sprawdźmy sobie to. Zagrajmy może fragment Agnieszki Chylińskiej znowu. Co tam majlowałeś? Dodałem sobie tutaj baseballsa efekt, a mówisz o gitarze, co majdrowałem. Wiesz co, przesunąłem troszeczkę ten mostek, dlatego że ostatnia struna spadała mi po prostu przy intensywniejszym graniu, więc lutnik po prostu go troszeczkę przesunął i właściwie to jest wszystko. Nie zmieniałem jeszcze tego pierwszego progu. Ale też masz zamiar, tak? Możliwe, żebym sobie zmienił, ale to jest jakby mało ważne w tej chwili, bo instrument jest i tak relatywnie sama sobie świeży. Bardzo ładnie brzmi to. I dobrze brzmi, także jest okej. Właściwie to jest wszystko, nie? Jeżeli chodzi o jakieś tam zabiegi. Nie zmieniałem progów, no to jest świeży instrument z jakiegoś tam 2000 któregoś roku. Też dużo możliwości korekcji dźwięku widzę, że jest, a korzystasz z tego tutaj w właściwie tym instrumencie, nie. Czy nie? I muszę powiedzieć, że w ogóle w instrumentach nie używam zbyt wiele korekcji, traktuję po prostu używam wyłącznie brzmienia przystawek, pick-upów, jakby konfiguracji pick-upów, bo one same w sobie i deska dają brzmienie właściwe dla instrumentu. Jedyne co robię czasem, jeżeli instrument jest zbyt jaskrawy, to właśnie skręcam tę górę, nie? I to, ale tutaj i to widzę, znacznie. Że na przykład struny są inne, nie? Trochę niż... No tutaj założyłem stalowe struny, akurat miałem takie na podorędziu i do kilku instrumentów założyłem stalówki, więc ona brzmi dosyć jaskrawo, no ale z czasem one zmatowieją, więc ten dźwięk będzie też taki po prostu okrąglejszy i cieplejszy troszeczkę. Nie kombinuję, nie? Tak jak mówię, jestem zwolennikiem natury. Czyli ta gitara, rozumiem, że jeździ z tobą w trasy? Tak, nie boję się jej zabierać, ponieważ ona nie kosztowała zbyt wiele, a jak widać instrument... potrafi zagrać, mimo tego, że nie jest w jakichś najwyższych lotów. Zresztą no, to jest w sumie mit tak naprawdę, że najdroższe instrumenty brzmią najlepiej, bo wielokrotnie byłem świadkiem historii, gdzie ktoś kupił sobie Foderę za 20 ponad tysięcy złotych i okazało się, że nie pasowała do utworów, mi się po prostu nie siedziała. Nie? I nie chodzi o to, że jest źle wykonana, tylko właśnie chodzi o tą filozofię pasmową, o której już kilka razy rozmawialiśmy w naszych odcinkach. Że po prostu chodzi o tą konfigurację przystawek, że to one decydują tak naprawdę o potrzebności instrumentu bądź nie. No a jak na przykład nagrywasz coś w studio, to myślisz o tej gitarze, czy bardziej tę gitarę traktujesz jako narzędzie do pracy na scenie, a studio to już są tamte inne? Nie, właśnie często mam wszystkie instrumenty ze sobą, jakby pod ręką, żeby móc bardzo szybko sprawdzić, co będzie pasowało. Oczywiście no, doświadczenie sprawia, że zdarza mi się trafiać idealnie, który instrument będzie pasował do nagrania, ale jednak no, są też momenty pomyłek, więc wolę mieć z czego wybierać. A lubisz eksperymentować w studio? Z brzmieniem na przykład, czy nie? Czy bas to jest taki instrument, że już musi być wycyzelowany? Traktuję jako instrument, który ma służyć jednak. Gdybym zajmował się działalnością solistyczną, zamierzam się troszeczkę zająć tym kiedyś, wtedy będę sobie eksperymentował, może z jakimiś efektami kombinował. Ale no przez te 20 lat pracowałem głównie jakby nad tym, żeby dobrze służyć, żeby ten bas był basem i po prostu swoją funkcję w utworze spełniał. No ale jak nagrywałeś swoją płytę, Pana od muzyki, to też bas traktowałeś jako służebny instrument do brzmienia utworu? Czy służebny, ale zawsze z jakimś pierwiastkiem czegoś więcej. No właśnie. Bo jest jeden z utworów, w którym gram no, niestandardowo zupełnie, pod włos wszystko, zresztą możliwe, że zagram to tutaj. U was, więc wymyślam po prostu ciekawe linie basowe, na tyle, na ile pozwala mi aranż. Zresztą w czasach Sisters to miało miejsce, że kilka linii basowych okazało się takich naprawdę fikuśnych, że zrobiły swoje, nie? Czyli poszanowanie dla klasyki plus pierwiastek czegoś więcej.
To lubię najbardziej. A jako producent też wiem, że podglądasz w pozytywny sposób kolegów gitarzystów. Tak. Co tam o nich słychać? Zaglądam właśnie na podwórko obok. I masz narzędzie ku temu, które ku temu służy. Narzędzie w garści. Pokażesz? Tak jest, co to jest pokażę. Za narzędzie? Ciekawostka pokaż. Przyrodnicza. No to muszę ci powiedzieć, że masz narzędzie ku temu stworzone, żeby podglądać kolegów z zespołu. Tak. I jestem bardzo dumny to z tego narzędzia. To jest cukiereczek piękny. To jest instrument szczególny, ponieważ przez lata był zakazany. Mhm. Nie można go było produkować, ale tuż po śmierci wszystkie kontrakty, po śmierci Prince'a, wszystkie kontrakty wygasły, że tak powiem. Kontrakty wstrzemięźliwości. Mhm. I lutnik Prince'a wznowił po prostu takie pojedyncze, krótkie serie tych instrumentów. No i załapałem się na jeden z rzutów i kupiłem tego Telecastera. To jest Mad Cat, legendarny zresztą H.S. Anderson, na którym Prince właściwie grał najwięcej w ostatnim okresie swojego życia oraz w tym wczesnym, w latach 70. No, szczególna gitara, ciekawa brzmieniowo, ponieważ ma pick-upy właściwie stratocasterowe. Aha. To są też jakieś butikowe pick-upy jakiegoś człowieka, który je specjalnie robił. I ma w odróżnieniu do wszystkich pozostałych telecasterów cztery przełączniki, cztery poziomy potencjometra, co z kolei skutkuje ciekawymi brzmieniami. Aha. No i ta gitara jest bardzo dobra do funku oczywiście, do patyków, grania patyków, ale też do lidów, świetna. No i Maciek Mąka miał ostatnio w rękach i był szczęśliwy, także się bardzo cieszę, kiedy moi koledzy są szczęśliwi. A ja po prostu sobie w wolnych chwilach skubię na niej. Takie proste rzeczy gram sobie w studyjku. No, mogę pokazać, jak ona brzmi w sumie. Pokaż, bo jestem ciekaw tego czteropoziomowego przełącznika. Co on ma w sobie takiego tajemniczego? No właśnie, on zmienia bardzo brzmienie i najlepiej słuchać to na przesterze. Więc spróbujmy sobie trochę pograć. Blisko siebie, a jednocześnie daleko, nie? Tak. I każdy z tych brzmień rzeczywiście równe, quality, i rzeczywiście są takie dalekie, no. Nie zlewa się pasmowo. Myślę, że to jest dużą zaletą tej gitary i można jej używać szeroko w wielu stylistykach. Drugie przełożenie. Trzecie. Udostępniasz tej gitary kolegom gitarzystom w studio? Tak. I na scenie też. Wojtek Dolżyczek, który gra ze mną w składzie, gra na tej gitarze. No, wykorzystujemy ją w tych utworach, w których słychać troszeczkę ducha Prince'a, że tak powiem. Także no nie boję się akurat w dobre ręce oddawać tego instrumentu. Zresztą po to on służy, żeby właśnie grał. Jak to robił lutnik Prince'a, to rozumiem, że nawet nie myślałeś o tym, żeby coś dotknąć w środku albo poprawić. No tak, tak. Zresztą no ona jest skrojona stricte według zaleceń Prince'a i we współudziale z nim, więc no, po prostu to jest już dla mnie klasyk. Mhm. Cieszę się, że go mam i kto wie, może zabiorę go ze sobą w tamten świat.
Prince powie ci, o, masz moją gitarę, oddaj. No, ja myślę, że to jest naprawdę udany egzemplarz. Miałem nawet sytuację ciekawą, bo spotkałem w Poznaniu człowieka, który ma HS Andersona, ale starego. Aha. I porównywaliśmy sobie te gitary. No i moim zdaniem tamten brzmiał troszkę lepiej. Aha. Aczkolwiek potencjometr miał trzy przełożenia w potencjometrze, ale drewno było już tak wysezonowane, było tak pożółkłe, właściwie już prawie w pomarańcz wpadało. I ona była jakby lżejsza po prostu, lepiej rezonowała, więc myślę, że jeszcze parę lat i ta gitara naprawdę rozegra się i to drewno nabierze rumieńców. To powiedz mi jeszcze, zadzwoniłeś do lutnika Prince'a i powiedziałeś, dzień dobry panie lutniku, chciałbym zamówić gitarę dla siebie? No nie do końca tak było, ale prawie tak. Po prostu po śmierci Prince'a przemierzałem czeluście internetu i po prostu zobaczyłem, że pojawia się ten instrument gdzieś tam. I zacząłem szperać, czy jest w ogóle możliwość kupienia takiego instrumentu. Sprawdziłem eBay'e, wszystkie inne portale internetowe, nie ma. Ale padło nazwisko gdzieś tam i po prostu znalazłem tego lutnika i okazało się, że Duńczycy sprowadzają te instrumenty na zamówienie, ponieważ wygasły wszelkie kontrakty wstrzemięźliwości, że tak powiem, i ten lutnik może już zacząć wznowić produkcję tych instrumentów. I po prostu zamówiłem ten instrument i czekałem na niego ponad pół roku. Więc kiedy przyszedł, to byłem bardzo szczęśliwy, był pięknie zapakowany, jak wspaniały japoński miecz po prostu, owinięty taką, nie wiem jak to nazwać nawet, może nie płachtą, ale taką papierową, pergaminem papierowym, gdzie trzeba było naklejeczkę zerwać sobie. No i po prostu naszym oczom ukazywał się pięknie wychuchany, idealnie wyczyszczony, pięknie błyszczący instrument, zresztą świetnie ustawiony. O czym się później przekonałem, kiedy oddałem go do regulacji na pleka. Okazało się, że praktycznie nie trzeba nic z nim robić. Więc no, super instrument. To jest instrument, który był robiony specjalnie dla ciebie na zamówienie, czy to jest instrument, który wybrałeś sobie z palety gotowych instrumentów? Więc okazuje się, że te instrumenty są robione, jest zbierana pula zamówienia, ale ona jest ograniczona po prostu ilościowo i ten lutnik po prostu w przeciągu jakiegoś tam krótkiego czasu pracuje nad kilkoma instrumentami i wypuszcza taką serię do ludzi. Więc no, udało mi się szczęśliwie po prostu zapisać na ten instrument i dostałem go z certyfikatem, który mam oprawiony pięknie i w swoim nowym studio zamierzam sobie powiesić tam i modlić się do niego. A powiedz mi, czy to był twój pomysł, żeby panterkę taką sobie zamówić, czy... Tak, to już celowałem stricte pod Prince'a zagrywka i znalazłem pasek, też wyszukałem z trudem, ale udało się taką panterkę zdobyć, a z kolei mój kolega gitarzysta załatwił mi ten tłumiczek też w panterkę. No i fajnie, no i ten instrument jest no, taki szczególny, a tak naprawdę to jest też szczególny z względu prostego, ma swój oryginalny numer niepowtarzalny i tych instrumentów... Tak, i te instrumenty mają po prostu, jest ich niewielka ilość i każdy jest nieco inny, robiony ręcznie, więc no nie jest to seryjna robota, jest to po prostu butikowa historia, więc cieszę się, że jestem jednym z posiadaczy no, tego instrumentu. Czyli to znaczy, że jesteś pierwszym właścicielem tego, jak będzie sprzedawał, to ktoś, kto kupi go za 50 lat, to będzie wiedział, że pierwszy właściciel to był Bartek Królik, jest numerek i certyfikat. Dokładnie. A muszę ci powiedzieć, że pierwszy raz widzę Telecastera z panterką i pasuje. Niczego sobie, nie? Pasuje, to prawda. Mad Cat, szalony kot. I rzeczywiście taki jest. On ma w sobie ten twang, czyli to brzmienie takie ostrzejsze troszeczkę. Myślę, że to za sprawą tych pick-upów, które są stratocasterowe, takie bardziej szklankowe. I to jest to charakterystyczne funkowe brzmienie Prince'a właśnie, że ono jest takie szklankowe, że jest to Telecaster, a trochę stratocaster, nie wiadomo. Coś pomiędzy, nie? Zupełnie oryginalna rzecz. Zresztą on miał naprawdę te instrumenty swoje wyjątkowe i niesztampowe totalnie. Wywalał przystawki nagle z klasycznych instrumentów i on eksperymentował. No ale jego było na to stać i on miał wizję na to. Przetarł szlaki też, jak już powywalał i powsadzał, co tam mu się podobało, to wiadomo, co wsadzić do środka już. Pewnie. A teraz się kupuje już gotowe instrumenty. Tak jest. Miło patrzeć i miło słuchać. Często bierzesz się do ręki w domu, żeby sobie tak po prostu pograć? Raczej stoi w studio. Aha. I w studio po prostu czeka na moment. Najczęściej gram na nim jakieś
bardzo proste motywy, bo jestem gitarzysta ze mnie słaby. Myślę, że po prostu mam tak zniszczone palcem przez koszykówkę, przez sporty walki i różne tego typu historie, że po prostu jak słoń w składzie porcelany porusza się na tym gryfie, więc no, gram po prostu takie niezbędne jakieś rzeczy tylko na niej, a oddaję profesjonalistom. Jasne. Tak to na koniec myślę sobie, że jeszcze zobacz mi instrument, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło w twoim przypadku. Super pomysł. Super pomysł. Dawaj. Ostatni instrument przed nami. Muszę powiedzieć, że nie widziałem cię w tej konfiguracji, ale wiarygodnie wyglądasz. Jak to się mówi, stara miłość nie rdzewieje. Jest to instrument, do którego mam największy sentyment, od niego się wszystko zaczęło. Aczkolwiek miałem być gitarzystą, ale historia jest taka, że nauczyciel gitary wyjechał za chlebem za granicę i okazało się, że jest wolna klasa wiolonczeli. A jako, że wiolonczela kształtuje słuch muzyczny i też wymaga dobrego słuchu muzycznego, no to zostałem zakwalifikowany tam właśnie do klasy tego instrumentu. Niechętnie podszedłem, mówiąc szczerze, bo to był okres, kiedy biegałem jeszcze za piłką na boisku z chłopakami, bo trafiłem z opóźnieniem do szkoły muzycznej, kiedy byłem w czwartej klasie podstawówki dopiero, więc musiałem nadrabiać później stracone lata, że tak powiem. Ale z czasem no, rozkochałem mnie w sobie. Ta wiolonczela i skończyło się tym, że poszedłem do szkoły średniej na ten instrument, gdzie po prostu skończyłem dyplom. Zagrałem z Orkiestrą Filharmonii Olsztyńskiej koncert Saint-Saënsa Amol, który wspominam dzisiaj jako naprawdę wydarzenie mojego życia. Pięknie. I myślę, że to jeden z dwóch takich najbardziej pamiętnych koncertów w moim życiu. Drugim jest Woodstock, kiedy staliśmy z zespołem no, przed milionem ludzi tak naprawdę, nieoficjalnie. A ten instrument konkretnie to jest beczka nic szczególnego, muszę powiedzieć. To jest po prostu udawana sygnaturka jakaś, która została uratowana przez mojego ojca właściwie przed spaleniem. Te instrumenty leżały zdezelowane w szkole muzycznej pierwszego stopnia i po prostu co jakiś czas w szkołach robione są porządki i ten instrument miał po prostu się znaleźć w piecu, ale no, mój ojciec miał smykałkę zawsze taką stolarsko, troszeczkę muzyczną bym powiedział i włożył do niej duszę zrobioną z bambusa, która jego zdaniem jeszcze lepiej by rezonowała. No i rzeczywiście ten instrument służył mi przez całą szkołę muzyczną i grałem na nim z powodzeniem i skończyłem tę szkołę. I później poszła ze mną ta wiolonczela do średniej szkoły. A dzisiaj używam jej sporadycznie, ale jednak w nagraniach przy okazji produkcji piosenek dla różnych artystów. Właśnie widzę, że świeża kalafonia jest na niej, czyli grasz. No zdarza się. Ostatnio właśnie dzieciom pokazywałem ten instrument. No były zachwycone, oczywiście chciały grać i zdarza mi się nawet robić takie mini audycje muzyczne w przedszkolach albo w szkołach, zresztą przede mną takie spotkania jeszcze. No nie jestem asem, ale naprawdę uwielbiam ten instrument, jest to jeden z moich ulubionych instrumentów, jeżeli chodzi o brzmienie, bo ma taki kojący dźwięk po prostu. I głęboki, tak. A drugim instrumentem jest duduk, to jest z kolei ormiański instrument, taki można powiedzieć flat, ale brzmiący zupełnie inaczej, tak ciepło, dość wiolonczelowo bym powiedział. Więc... Ale to fajnie, że się nie obraziłeś na instrument. Chyba nic złego nie zrobiła ci wiolonczela, nie? Nie zrobiła mi. Pomogła mi bardzo, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o muzykalność. No, nauczyłem się muzykalności z tym instrumentem i te swoje lata po prostu przećwiczyłem na niej i przede wszystkim spędziłem no 12 lat w określonym środowisku, które po prostu wpływa całkowicie i kształtuje muzyka, każdego muzyka. Tak, ja pamiętam, że jak skończyłem wyższą szkołę na skrzypcach, to pierwsze co zrobiłem, to rzuciłem skrzypce na szafę i nie zaglądałem do tego instrumentu przez kilka lat, żeby wreszcie móc wziąć basówkę i zagrać na basówce. I potem po paru latach dopiero zacząłem się przepraszać ze skrzypcami. Muszę przyznać, że miałem też taki, miałem podobnie, bo po pierwszym roku, kiedy jeszcze byłem prymusem,
po pierwszym roku klasy szkoły średniej odkryłem basówkę właśnie. Uh-huh. I ta basówka już zaczęła po prostu wypierać pomału tę wiolonczelę. I zacząłem, grając na wiolonczeli, bazować głównie na zdolnościach, a nie na ćwiczeniu i na, uh-huh, na umiejętnościach nabytych w drodze po prostu ciężkiej pracy. No i skończyło się tym, że rzeczywiście basówka wzięła górę, a ta wiolonczela no, zakurzyła się troszeczkę. A nie myślałeś o tym, żeby przestroić ją z kwint na kwarty i trochę basowo pograć na wiolonczeli? Nie, dlatego że jak już wiesz, jestem zwolennikiem klasyki i tego, żeby instrument był taki, jak go stworzono, więc nie kombinowałem. Miałem też epizod, że grałem na kontrabasie w szkole muzycznej na Bednarskiej, w jazzowej szkole u profesora Wegehaupta, nie żyjącego już. I to był taki krótki epizod roczny, kiedy byłem na jazzie właśnie w Warszawie. I w ten rok właściwie zrobiłem wszystkie kontakty i zacząłem już funkcjonować jako muzyk. Sprawdziłem się jako godny polecenia, godny zaufania, po prostu pracownik i dający podstawę basową każdemu zespołowi. Także tak ta historia właśnie wygląda. O gitarach było, to teraz pogadajmy o tym, dlaczego te gitary brzmią tak, a nie inaczej. Mam na myśli to, co dzieje się pod nogami Barska. Barsku, elektronika. Nie możesz się bez tego obejść? Tak, nie mogę się obejść bez mojego niezbędnika, basisty. I tak jak w przypadku basówek, które są po prostu klasyczne i właściwie bazują na naturze, aha, tak samo i to środowisko jest dosyć naturalne. Czyli nie używam żadnych udziwnień, używam tylko urządzeń, które najczęściej saturują dźwięk, czyli są to przestery, mam ich aż 5. Mhm. Aż albo nie aż, ale jednak 5 na tyle różnych od siebie, że właśnie pozwalają mi zmienić to brzmienie i dopasować pasmowo do każdego praktycznie utworu. Oprócz tego używam kompresji, która wyrównuje to brzmienie. I preamp, wszystko wchodzi do preampu od lat tego samego Microbass 2 EBS-a, ponieważ jest on po prostu dosyć naturalnie brzmiący, nie zmieniający brzmienia. I ma też tą korekcję, którą sobie ustawiłem w studio już wiele lat temu i ona właściwie prostuje mi wszystkie niedoskonałości. I jakby wysyłam już gotowy, praktycznie rzecz biorąc, sygnał do ludzi z przodu, mhm, którzy nigdy nie narzekają na niego. Nie? Więc to miał... omówmy po kolei każdy z tych efektów, które no dobra. Są. Microbass 2 to jest urządzenie już stare. W tej chwili pojawiła się chyba kolejna odsłona. Mhm. Zresztą mam na nią chrapkę, ale niestety nie stać mnie obecnie. Natomiast no, ono jest cały czas sprawne i właściwie nigdy mnie nie zawiodło. Dostarcza po prostu równy sygnał, zawsze czyściutki, wszystko fajnie. Jest też mało wrażliwe na zmiany prądowo, światło, oświetleniowe, które często potrafią psuć, krzyżować szyki nam wszystkim. Bardzo lubię w ogóle urządzenia EBS-a. Mam też w domu piec EBS-a, małe combo, którego używam od ponad 20 lat. Też brzmi bardzo naturalnie i fajnie, także lubię je. Kolejną rzeczą to jest ten Black Cat Bass Octave Fuzz. To jest fuzz, który jest dosyć taki punkowy, butikowy fuzz dosyć, mało popularny, który no, zmienia dosyć tak radykalnie brzmienie basu. Więc zobaczmy sobie ten fuzz. Bez niego bas brzmi następująco. Cztery takie kolory właściwie od razu uzyskiwalne za pomocą tych switchy. Dosyć taka punkowa właśnie rzecz do takiego no, brytolskiego grania, mhm, że tak powiem. Rzecz następna to jest baseball. To jest jedyne dziwadło, które bardzo lubię, bo ono jest właśnie takie troszeczkę plasujące to brzmienie w okolicach muzyki elektronicznej, gdzieś tam takiej vintage'owo-elektronicznej. Zobaczcie.
A jak jeszcze dodam sobie do tego przester z innego urządzenia, to mam takie brzmienie. No więc ciekawa rzecz. No kompresor wiadomo, kompresor Multicomp EBS-a to już jest taka klasyka właściwie gatunku, to jest chyba jeden z lepszych kompresorów. Używam praktycznie na jednym ustawieniu, leciutko kompresuję dźwięk, żeby dynamika jednak była, ale żeby troszeczkę była tak, że tak powiem, uporządkowana. Urządzenie, które bardzo lubię i które jest moim zdaniem, no, zasługuje na szereg nagród, nie wiem czy nawet nie dostało tych nagród, to jest to urządzenie Shure, to jest bezprzewód, który jest jednocześnie tunerem. Mogę podpiąć do niego wiele basówek tak naprawdę, jeżeli mam nadajniki. Też mnie nigdy nie zawiodło i to jest po prostu świetna rzecz. Nawet przetestowałem w walce, poszedłem sobie po prostu w długą, że tak powiem. Zespół został na scenie, a ja jakieś 200 tam ponad metrów zupełnie, prawie że w innym mieście powędrowałem i sygnał cały czas się nie urywał, więc super. Kolejna rzecz to jest Flanger, który kupiłem do gitary, ponieważ wiem, że Prince używał właściwie tylko, przynajmniej oficjalnie, urządzeń Bossa. I kupiłem go do gitary, ale akurat u Agnieszki Chylińskiej graliśmy utwór, w którym był taki fragment trochę przypominający The Prodigy, a oni używają właśnie takich rajzapowych brzmień i ten Flanger po prostu zrobił swoje. Rzecz kolejna to jest Kutron, czyli funkowa rzecz. To z kolei ukłon w stronę moich różnych zapędów muzycznych. Kaczuszka. Mm-hmm. Też dosyć tak ciemno ustawiona, płytko. Fajne urządzenie. Nie korzystam w pełni, jest dosyć skomplikowane mimo wszystko, dlatego używam jednego ustawienia. Bardzo dobry z kolei Electroharmonix Big Muff Deluxe Bass. To jest chyba jeden z lepszych przesterów. Z tego względu, że właśnie ma te dwa potencjometry zmieniające, pozwalające ustawić sobie pasmo przesteru. I ja akurat sobie ustawiłem na dosyć takie środkowe. To jest z kolei prosty fuzz. I ma dołączany właśnie do tego fuza, dołączany właśnie ten zmieniacz pasma, że tak powiem. Tego urządzenia używa Tony Levin, basista mega słynny od Petera Gabriela. I kupiłem sobie to za jego sprawą, to urządzenie. A to jest MXR, już nieprodukowany, bardzo ciekawe urządzenie. Niektóre osoby bardzo go nie lubią, ponieważ no, słychać w nim processing jakby, że ono nie jest takie naturalne. Ale jest fikuśne, ono ma brzmienie bardzo takie kwasowe, bym powiedział. Nie słychać w pełni, niestety, bo wzmacniacz tego nie oddaje. Bardzo bzyczące Wonky One'owe brzmienie. Właśnie w Wonky One bardzo często używam tego MXR-a. Zresztą Michał Chęć, gitarzysta gruby, używa go do gitary i brzmi na gitarze jeszcze lepiej. A to z kolei kolejny MXR, czyli Bass Octave Deluxe, moim zdaniem najlepszy oktaver, jaki jest dostępny na rynku, ze względu na tracking, ponieważ no, na mega niskich dźwiękach utrzymuje dźwięk bardzo długo, dźwięk się nie przerywa, no jest równiutki. I
zaletą tego urządzenia jest to, że ma jakby dwa rodzaje dodawania tej oktawy niskiej. Jedna jest, chodzi o te, również o pasmo, nie? Że jedna jest, jest grubsza, druga jest troszeczkę cieńsza. Ma jeszcze fajny switch, który podbija środek. Także wtedy basówka fajnie wystaje sobie w miksie. I jeszcze ciekawą rzecz, kiedy całkowicie skręci się sygnał basówki, a zostawi się tylko ten z procesora, to mamy do czynienia z subbasem rodem z klawiszy analogowych. I do tego można dodawać te przestery. Kolejne urządzenie to jest Fulton Bass Drive MOSFET. O dziwo lepiej moim zdaniem pracuje z gitarami, ponieważ obcina pasmo basu i jest taki trochę niewdzięczny, bywa niewdzięczny, ale z drugiej strony ten przester w tym urządzeniu jest bardzo szlachetny. Więc no, używam go do zadań specjalnych po prostu, żeby czasami coś tam sobie powiedzmy dopalić. Zobaczmy jak on brzmi. Czysta pasówka i teraz on. A moim ulubionym przesterem jest przester polskiej marki Taurus Abigar, już nieprodukowany niestety moim zdaniem, ponieważ miał bardzo fajne features tak zwane, czyli trzy stopnie nasycenia przesterem i to właściwie są trzy brzmienia zupełnie oddzielne, a do tego dwie gałeczki, które są na wagę złota, czyli gałeczka pod tytułem Bass i gałeczka pod tytułem Level. I po prostu jest to mega praktyczne, dlatego że bardzo często urządzenia przesterowujące zabierają bas. To prawda. I nie ma skąd go wziąć. A to urządzenie ma to, ten magiczne pokrętełka. Zobaczmy sobie, jak to brzmi. Pierwszy przester to jest taki vintage, powiedzmy. Drugie brzmienie to jest taki modern, powiedzmy, all round, czyli taki, takie brzmienie uniwersalne, przez uniwersalny przester. No i hardcore, wiadomo. Tak, ale bas cały czas jest. Tak. Więc bardzo fajna rzecz. I to jest właściwie wszystko. Oczywiście mam jakieś jeszcze peryferia poukrywane gdzieś tam po kątach, ale to są mniej znaczące rzeczy, jakieś drive'y gitarowe i tak dalej. To jest coś, z czego korzystasz na co dzień. Mm-hmm, tak, to jest taka mój niezbędnik. A jak to jest ze wzmacniaczami u ciebie? No więc dość szybko zrezygnowałem z grania na wzmacniaczu, dlatego że technika szła do przodu, a oprócz tego słyszeliśmy, że im większy hałas na scenie, tym gorzej dla zespołu, tym gorzej dla wokalisty. I akurat w związku z tym, że warunki sceniczne bardzo często się zmieniają i wiesz, za każdym razem znajdujemy się zupełnie na innej scenie, która w inny sposób się odzywa, to też mikrofony, które są bardzo czułe na takie zmiany, mikrofony przystawiane do wzmacniaczy, no nie zawsze po prostu były najlepszym rozwiązaniem. Jednak taka czystość i taka kontrola jest jakby czymś bardzo pożądanym na tych różnych scenach, więc od początku praktycznie rzecz biorąc gram na preampach, na preampie głównie na EBS-ie i do ucha. Wprost do ucha dostaję sygnał.
dostajemy też sygnał z publiczności, w związku z tym nie brakuje mi na przykład tej energii scenicznej, ponieważ dostaję ją z dwóch mikrofonów, które są ustawione na każdym koncercie praktycznie rzecz biorąc. Więc no, wypracowaliśmy sobie taki no, dobre środowisko do pracy i dobry systemik. Ale wzmacniacze jakieś masz w domu, czy nie? Tak, mam oczywiście i czekają na właściwy moment. Jesteśmy teraz w trakcie przenoszenia studia z jednego miejsca do drugiego, bliżej domu i będę używał właśnie do nagrań piecy. Aha. I te piece to są właściwie dwa takie moje skarby. Jeden to jest flip-top Ampega z 62, 3 roku, podobny jaki miał Olaf Deriglasow. I kupiłem go gdzieś tam w naprawdę bardzo dobrym stanie z Londynu, kiedy właśnie byłem troszkę przy gotówce, że tak powiem. A druga rzecz to jest z kolei przechwycony Fender Bassman setka przez Piotrka Żaczka zresztą w trakcie, kiedy czyszczono polskie radio ze starych sprzętów. I on to po prostu zgarnął do siebie, ale no, to jest wielka lodówka, więc ciężko tego używać i wozi to ze sobą na scenę. W związku z czym chciał się tego pozbyć, ja to odkupiłem i to właściwie było używane na kilku płytach, takich właśnie bardziej rockowych, gdzie to brzmienie z pieca jest często pożądane jako to domiksowujące. Zresztą obydwa te wzmacniacze to są wzmacniacze pełni lampowe. Specjalnie zamówiliśmy do tego lampy, które są sparowane, które są wyselekcjonowane, żeby naprawdę jakość tego przesteru była właściwa i żeby był sens po prostu tych wzmacniaczy, bo bardzo często słyszy się o tym, że jest świetny, drogi sprzęt, który ma świetne podzespoły, ale na przykład same lampy już są z Chin jakieś po prostu i tak naprawdę takie urządzenie traci sens. Nie? Więc zadbaliśmy o wszystkie szczegóły no i czekamy właśnie na ten moment, kiedy odpalimy sobie to i zaczniemy tego używać. I kiedy przestanie się to już kurzyć gdzieś tam w piwnicy. Czyli też ze wzmacniaczami trochę tak jest jak z twoimi gitarami, że już jak jest oryginał, to tego się trzymamy, nie? Tak, tak, tak. No jednak takie rozwiązania się sprawdziły na setkach płyt tak naprawdę i z jakiegoś powodu zostały skonstruowane w jakiś sposób określony i ktoś na etapie już produkcji eksperymentował, więc ja już nie muszę eksperymentować tak naprawdę, tylko biorę to dobrodziejstwo inwentarza i po prostu wdrażam to tylko w obieg. Biorę to jako po prostu świetnie uszyty jakiś element stroju. Nie? A szukasz nowych brzmień basowych dla siebie? Nie, zastanawiałeś się nad cyfrą, żeby przejść z analogu na cyfrę trochę? Oczywiście, nie, wiesz co, wolę analog jakoś. Nie miałem nigdy potrzeby, żeby po prostu kupować sobie jakąś podłogę cyfrową. Wiesz, bas jest takim instrumentem, gdzie po prostu musisz dostarczyć niskie pasmo sinusoidę po prostu, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, żeby odbiorca miał poczucie bezpieczeństwa i zespół. Więc tak jak wspominałem już, udziwnienia może w jakimś solowym projekcie, nie? Ale tak to właściwie tylko podstawa, nie? Sinusoida. Czyli żeby było grubo. I głośno. To była duża przyjemność Cię gościć w programie, Bartek. Bardzo się cieszę, że wpadłeś do nas. Zdrowia, zdrowia, zdrowia życzę i jeszcze raz pieniędzy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wielkie dzięki. Bartek Królik był z nami. Za tydzień będzie grane. Nie przegapcie. Do zobaczenia. Bye, bye.
palcem nie ruszę. Wszyscy mówili, zdolny z ciebie uczeń, lecz pójdziesz kopać doły, jak się nie będziesz uczył. Ja lubię życie na luzie, wielki apetyt mam tylko na muzę. Tu notkę zrób, tak dmuchnę na róże, tak prośnę, aż się wszyscy święci cieszą na górze. Bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź, zanim jasne świt dostanie. A ty do mnie chodź, bo to jest ta noc, kochanie, a ty do mnie chodź. Jutro niech tak będzie dalej. Krok w tył, tak jak my, zapadaj znowu.